Krystal, freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Miłowani bracia, siostry, cieszymy się, że znowu możemy być wśród was. In der Betrachtung stehen wir in 1. Korinther 11 und lesen von Vers 17 an bis Vers 22 heute mal. W naszym rozważaniu jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian 11 i zaczynamy od wersetu 17 do 27. Bis 27, ja? Ja, so ist es. Ja, ganz auch. Przeczytamy pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział od 17 wiersza. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w należyty sposób wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mamy wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Jest Korinther 10, Vers 14 bis 17. Haben wir einen ganz wichtigen Abschnitt gehabt. Pierwszy list do Koryntian 10 od 14 wersetu do 17. Mieliśmy przed nami bardzo ważny fragment. Zwar ging es da um den Tisch des Herrn. Była w nim mowa o stole pańskim. Eine gemeinsame Handlung, ein gemeinsames Vorrecht. To jest coś, co czynimy wspólnie i to jest też wspólny przywilej. Eine gemeinsame Verantwortung. Ale też wspólna odpowiedzialność. In den Versen 18 bis 22 macht Paulus deutlich, dass wir keine Gemeinschaft mit dem Tisch des Herrn und gleichzeitig mit anderen haben können. Od wersetu 18 do 22, dalej w rozdziału 10, mieliśmy przed sobą, że nie możemy mieć społeczności zarówno ze stołem pańskim, jak i z innymi. Es ist eine moralische Unmöglichkeit. To jest moralna niemożliwość. In den Versen 23 bis 33 zeigt Paulus uns, dass unser Verhältnis zu den Mitmenschen auch in Ordnung sein muss, wenn wir am Brotbrechen teilnehmen. A od wersetu 23 do 33 zauważyliśmy, że nasza społeczność z innymi też powinna być w porządku, jeżeli łamiemy chleb. In den Versen 1. Korinther 11, Vers 1 bis 16 zeigt er uns, dass wir die Schöpfungsordnung berücksichtigen müssen. W rozdziale 11, od wersetu 1 do 16, widzieliśmy, że musimy też brać pod uwagę porządek stworzenia. Und dann zeigt er uns in Vers 17 bis 22,
dass das Verhältnis unter uns in Ordnung sein muss, wenn wir in der richtigen Weise Brot brechen wollen. A od wersetu 17 do 22 widzieliśmy, że także społeczność między nami musi być w porządku, jeżeli chcemy łamać chleb. Da zeigt er uns in Vers 23 das Mahl des Herrn. A w 23 wersecie widzieliśmy pamiątkę pańską. Es ist das gleiche wie der Tisch des Herrn, die gleiche Handlung. To jest ta sama czynność co stół pański. Es ist wieder eine gemeinsame Handlung. Jest to znowu coś, co czynimy wspólnie. Aber mehr persönliche Vorrechte und persönliche Verantwortung. Ale tutaj chodzi bardziej już o osobistą, osobiste przywileje i osobistą odpowiedzialność. In den Versen 1 bis 16 hatten wir die Schöpfungsordnung. W wersetach od 1 do 16 widzieliśmy porządek stworzenia. Warum Schöpfungsordnung? Dlaczego porządek stworzenia? Weil diese Ordnung weltweit, zeitunabhängig für jedes Volk verbindlich ist. Ponieważ ten porządek jest, obowiązuje na każdym miejscu na ziemi, niezależnie od czasu, w którym się znajdujemy, niezależnie gdzie. Ihr habt sicherlich alle schon Abschnitte aus Gottes Wort gelesen, wo er ein Gericht ausgesprochen hat über Edom zum Beispiel oder über Moab. Na pewno już czytaliście w Biblii, jak Pan wypowiadał sąd na przykład o Edomie czy Moabie. Warum? Dlaczego? Sie hatten noch keine Bibel. Przecież oni nie mieli Biblii. Sie gehörte nicht zu Israel. Przecież oni nie należeli do Izraela. Und doch waren sie verpflichtet, die Schöpfungsordnung Gottes aufrechtzuerhalten. A jednak oni byli zobowiązani też podporządkować się temu porządkowi stworzenia. Und wenn jemand Gott als den Schöpfer nicht ehrt, dann kommt Gericht über ihn. A jeśli ktoś nie czci Boga jako Stworzyciela, to przyjdzie na niego sąd. Und wenn ein Volk sich von Gott entfernt, eigenwillige Wege geht, dann kommt Gericht über das Volk. Jeżeli jakiś lud oddala się od Boga i chodzi własnymi drogami, to na ten lud musi przyjść sąd. Auch heute über jeden Menschen kommt Gericht, wenn er sich über Gottes Wort hinwegsetzt. Także i obecnie, jeżeli ktoś się odwraca od Słowa Bożego, to na niego będzie musiał przyjść sąd. Ob er gläubig ist oder ungläubig, wenn wir ungehorsam sind, kommt Gericht. Obojętnie, czy to jest osoba wierząca czy niewierząca, jeżeli jesteśmy nieposłuszni, to przyjdzie na nas sąd. Was war das Thema hier? Jaki był tutaj temat? Gott hat eine Ordnung in die Schöpfung hineingelegt. Bóg dał porządek w stworzenie. Hier ist es eine Rangordnung. Tutaj chodzi o kryteria, o rangę. Oberste Autorität ist Gott. Najwyższy autorytet to Bóg. Dann kommt Christus. Później jest Chrystus. Dann kommt der Mann. Później mężczyzna. Dann kommt die Frau. A następnie kobieta. Mann und Frau sind vor Gott in der Bibel gleichwertig. Mężczyzna i kobieta w Słowie Bożym przed Bogiem są tak samo wartościowi. Aber sie haben einen unterschiedlichen Rang nach der Ordnung Gottes. Ale oni mają różną rangę według porządku Bożego. Der Mann hat die größere Verantwortung als die Frau. Mężczyzna ma większą odpowiedzialność niż kobieta. Gott zieht ihn auch mehr zur Verantwortung als die Frau. I tak samo Bóg przywołuje go do większej odpowiedzialności. Und hier geht es speziell darum, dass eine Frau sich bedecken muss, wenn sie betet oder weissagt. A tutaj w tym fragmencie chodziło o to, że kobieta powinna się nakrywać swoją głowę, jeśli się modli albo prorokuje. Wenn sie gewissermaßen eine in der Öffentlichkeit eine Aufgabe wahrnimmt, die normalerweise der Mann nur ausübt. Jeżeli przyjmuje jakieś zadanie, które normalnie wykonywałby mężczyzna. Praktisches Beispiel: die Mutter ist allein mit den Kindern zu Hause, sie betet vor dem Essen und bedeckt ihr Haupt. Praktyczny przykład: jeżeli mama jest sama z dziećmi w domu i męża nie ma, ona się modli z dziećmi do obiadu, to powinna nakryć swoją głowę. Oder sie besucht eine Schwester im Krankenhaus, sie will mit ihr beten und ein Wort lesen, dann bedeckt sie auch ihr Haupt.
albo odwiedza jakąś siostrę w szpitalu i chce się z nią pomodlić i poczytać, to też wtedy nakrywa swoją głowę. W ten sposób chwali Boga. Noch ein Gedanke. Jeszcze jedna myśl. Wir alle, ob wir Männer oder Frauen sind, sind alle in abhängiger, unterwürfiger Stellung. Obojętnie, czy my, jako mężczyźni, czy kobiety, jesteśmy wszyscy w stanowisku poddanym. Wir können nicht machen, was wir wollen. Nie możemy czynić tego, co nam się podoba. Und Gott hat uns diese Rahmenbedingungen zu unserem Segen gegeben. A te ramy, w których mamy się poruszać, dał nam dla naszego błogosławieństwa. Er meint es echt gut mit uns. On naprawdę chce dla nas tylko dobrze. Ein Vater sagt zu seinen Jungs, seid vorsichtig. Tata mówi do swoich chłopców, bądźcie, uważajcie. Geht da nicht hin. Nie idźcie tam. Warum sagt er das? Dlaczego on to mówi? Weil der Vater es gut mit den Jungs meint. Ponieważ on tylko chce ich dobra. Und wie viel mehr der vollkommene Gott. A o ileż bardziej doskonały Bóg. Przechodzimy do wersetu 17. Paulus sagt, indem ich aber dieses vorschreibe. Paweł tutaj pisze, a dając to zalecenie. Nach 2. Korinther 13 hatten die Apostel eine Autorität von Gott bekommen, die zur Auferbauung der Versammlung genutzt werden sollte. Według 2. Korinther 13 apostołowie mieli dany autorytet od Boga, który miał być dla błogosławieństwa zgromadzenia. Diese Autorität hat heute keiner mehr. Takiego autorytetu nikt dzisiaj już nie posiada. Natürlich hat auch die Versammlung Autorität, zum Beispiel zu binden und lösen. Oczywiście, na przykład zgromadzenie ma autorytet, aby rozwiązywać i zawiązywać. Aber hier hatten die Apostel Autorität gewissermaßen im Auftrag Gottes Gedanken verbindlich niederzulegen. Ale tutaj apostołowie mieli takie zlecenie od Boga, żeby jego myśli przekazywać nam. Ich hatte mal mit einem Gemeindeleiter zu tun. Ja miałem do czynienia z pewnym człowiekiem, który prowadzi zbór. Der machte sich große Sorgen, weil die Kleidung der Frauen immer weltlicher wurde. I on bardzo się trafił tym, że kobiety przychodzą do zboru coraz w bardziej światowych ubraniach. Und dann hat festgelegt, wie Kleidung sein soll. I on ustanowił, jak powinno wyglądać w ich zborze ubranie. War wahrscheinlich ein gutes Motiv, nicht? Możliwe, że był to dobry motyw. Denn über manche Dinge müssen wir uns ja heute schämen. Ponieważ niektórymi rzeczami powinniśmy się wstydzić. Aber wir dürfen im Grunde genommen nicht über den Rahmen der Schrift hinausgehen. Ale w rzeczy samej my nie możemy wychodzić poza ramy Słowa Bożego. Ein Vater kann Anordnungen für seine Familie treffen, natürlich. Oczywiście tata może dać jakieś zasady w swojej rodzinie. Ich kann mir selbst auch Rahmenbedingungen geben. Ja sam sobie też mogę dać pewne ramy. Zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte nie einen Tropfen Alkohol trinken. Na przykład powiemy sobie, ja na przykład nie chcę nigdy ani kropelki alkoholu się napić. Aber ich darf das nicht verbindlich festlegen für andere. Ale ja nie mogę związywać tym, co sobie sam postanowiłem, innych. Also eine Besonderheit, die wir damals hatten, die heute aber nicht mehr da ist. Apostolische Autorität hatte Gott gegeben. A więc ten apostolski autorytet był dany tylko na tamten czas i dzisiaj już obecnie tego nie ma. Paulus sagt, ich lobe euch. Nicht. Paweł mówi tutaj, nie pochwalam was. Er hatte vorher in Vers 2, das geht auch aus der Fußnote hervor, gelobt. W wersecie drugim możemy zobaczyć, że było tam napisane, że chwalam was, bracia. Denn da heißt es, ich lobe euch, aber dass ihr in all meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Jest to napisane, a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Der Wunsch war bei ihnen vorhanden, das, was Paulus gesagt hatte, festzuhalten. U nich było to życzenie, aby to, co Paweł przekazał, wypełniać to. Aber die praktische Verwirklichung ließ zu wünschen übrig. Ale tylko na życzeniu pozostało. Niestety tego nie urzeczywistniali. Wir dürfen auch durchaus im Volk Gottes mal loben.
Wir dürfen mal loben, was Gutes sagen, was Gutes anerkennen. My możemy, oczywiście bardzo dobrze jest to, żeby to, co dobre było, żebyśmy chwalili. Das ist eine Motivation auch für unsere Kinder, wenn wir sie mal loben, nicht? To jest na przykład bardzo dużą motywacją dla naszych dzieci, kiedy ich pochwalimy za coś. Wir sprechen nach einer Stunde über den Text. Und wir merken, dass die Kinder das eine oder andere behalten haben. Dann freuen wir uns drüber und loben sie auch. Kiedy na przykład godzinę rozmawiamy na jakiś temat i dzieci uważnie słuchają i wtedy sprawdzimy to, że oni słuchały, to możemy ich za to pochwalić. Aber genauso sollte die andere Seite da sein. Ale tak samo powinna być ta druga strona. Wir sehen das hier bei Paulus. Er sagt ganz klar, in diesem lobe ich nicht. Paweł tutaj wyraźnie mówi, nie pochwalam was. Wir müssen auch kritikfähig sein. Powinniśmy być zdolni do krytyki. Wir kennen das aus dem Berufsleben. Znamy to z życia zawodowego. Wenn etwas nicht gut läuft, dann wird gesagt, das läuft nicht gut. Jeśli coś dobrze nie funkcjonuje, to mówimy, to nie funkcjonuje dobrze. Das Fehlverhalten muss abgestellt werden. Ta różnorodność powinna być odstawiona. Hier geht es darum, dass sie nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkamen. Tutaj w tym wersecie chodzi o to, że oni nie schodzili się ku lepszemu, tylko ku gorszemu. Die Geschwister kamen hier zusammen, das macht Vers 18 auch deutlicher, als Versammlung. Tutaj bracia i siostry spotkali się jako zgromadzenie, to jest napisane w wersecie 18. Der Geist Gottes sagt einfach, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. A Słowo Boże mówi, wy schodzicie się ku gorszemu. Was meint er damit? Co tutaj, o co tutaj chodzi? Das Niveau der Versammlung hatte abgenommen. Das Niveau, die Qualität. Chodziło o to, że jakość zgromadzenia spadła. Ja, dann sagen wir ja, die alten Brüder sind dafür zuständig, nicht? Moglibyśmy powiedzieć, no ci starsi bracia są za to odpowiedzialni, prawdaż? Stimmt das? Czy to jest prawda? Ja, das stimmt. Tak, to jest prawda. Aber nicht nur, ne? Ale nie tylko oni. Paulus sagt hier nicht die alten Brüder. Oder die jungen Brüder. Oder die Brüder. Paweł tutaj nie mówi bracia, albo starsi bracia, czy młodzi bracia. Nein, ihr. Zu Schlechtung zusammengekommen. Paweł mówi, wy. Das heißt, wir alle sind verantwortlich. Oznacza to, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Für die Qualität des Zusammenkommens. Żeby jakość zgromadzenia była dobra. Wir müssen uns diese Verantwortung erkennen. My musimy się w tej zauważyć tą odpowiedzialność. Wir haben die Verantwortung vor dem Herrn. Dostaliśmy ją od Pana. Wenn uns die Verantwortung bewusst wird, dann wird uns das ins Gebet treiben. Kiedy ta odpowiedzialność stanie się dla nas jasna i będziemy jej świadomi, to będziemy chcieli się też modlić. Die Frauen zum Beispiel sollen schweigen in Zusammenkünften. Kobiety na przykład w czasie zgromadzeń powinny milczeć. Und doch wird eine geistige Frau immer für das geistige Wohl der örtlichen Versammlung beten. A jednak duchowa siostra będzie zawsze modliła się za duchowy wzrost zgromadzenia. Denn sie weiß, ich bin ihr auch verantwortlich. Ponieważ ona wie, ja też jestem odpowiedzialna. Wenn wir an die sieben Versammlungen in der Offenbarung denken, nicht? Wie unterschiedlich waren die? Kiedy pomyślimy o tych siedmiu zgromadzeniach, które są opisane w objawieniu, jakże one były bardzo różnorodne. Irgendwie hatte man die Verantwortung aus dem Auge verloren. Oder zum Teil zumindest aus dem Auge verloren. W którymś momencie odpowiedzialność zeszła z nam z wzroku. Vers 18. Zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt. Werset 18. Kiedy się schodzicie jako zbór. Wann kommen wir als Versammlung zusammen? Kiedy zgromadzamy się jako zbór? Sonntags morgens, wenn wir zusammenkommen, Brot zu brechen. To jest na przykład w niedzielę rano, kiedy mamy łamać chleb. Wenn wir uns treffen zum Gebet. Kiedy spotykamy się na modlitwę. Kommen wir als Versammlung zusammen. Schodzimy się jako zgromadzenie. Wir kommen nach 1. Korinther 14 zusammen zur Auferbauung. I także według Koryntian 14
schodzimy się ku zbudowaniu. Das ist das, was wir gut nachweislich aus dem Neuen Testament entnehmen können. To jest to, co możemy wyciągnąć z Nowego Testamentu. Bruchbrechen haben wir hier, 1. Korinther 10, 1. Korinther 11. Łamanie chleba mamy tutaj, 1. Korinther 10 i 11. Gebetsstunde als Versammlung haben wir in Apostelgeschichte 12, haben wir gerade gelesen. Zgromadzenie się jako modlitwę mamy w Dziejach Apostolskich 12, to co byśmy czytali. Und 1. Korinther 14, wie gesagt, die Wortverkündigung. A głoszenie słowa mamy w 1. Korinther 14. Das sind die drei zusammenkommen als Versammlung. To są te trzy zgromadzenia jako zgromadzenie. Da hat der Heilige Geist freie Wirkung. Wtedy Duch Święty ma wolność działania. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gdzie jest Duch, jest też wolność. Aber niemals Freiheit für das Fleisch. Ale nigdy wolność do działania ciała. Bin ich vielleicht ein Typ, der gerne reden möchte? Jeżeli jestem osobą, która chętnie mówi, dann muss ich mich zurücknehmen. To muszę się powstrzymywać. Ich muss sagen, Herr, bewahre mich vor meinem Redesang. Musimy wtedy się modlić. Panie, zachowuj mnie przed wypowiadaniem za dużej ilości słów. Oder bin ich vielleicht andersrum veranlagt, dann muss ich sagen, Herr, gib mir Freimütigkeit. A jeżeli jestem z kolei inny, boję się coś powiedzieć, to możemy się modlić, Panie, daj mi odwagę. Nicht ein Zusammenkommen als Versammlung, zum Beispiel eine Konferenz. Na przykład konferencja nie jest zgromadzeniem do imienia Pana. Oder eine Brüderbesprechung. Albo na przykład godzina braterska. Eine Evangelisation. Albo ewangelizacja. Oder wir beiden könnten uns zum Gebet treffen. Albo my we dwoje moglibyśmy się spotkać na modlitwę. Dann wäre das auch nach den Gedanken des Herrn, aber kein Zusammenkommen als Versammlung. To wtedy nie jest to zgromadzenie się do, jako zgromadzenie do imienia Pana. Auch hier wieder, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, ihr alle, Frauen und Männer, haben Verantwortung. Ale jak wy jako zgromadzenie tutaj się zgromadzacie, to wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, macie odpowiedzialność. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen wollen, dann muss nicht nur die Freiheit des Geistes garantiert sein, sondern auch das Wort in seiner Gesamtheit muss anerkannt werden. Wir müssen auch das Wort in seiner Gesamtheit anerkennen. Wir müssen uznawać wtedy Słowo Boże jako całość. Wenn ich sage, gewisse Teile der Bibel interessieren mich nicht, jeżeli na przykład powiemy, jakaś część Biblii nie interesuje mnie, dann kann das kein Zusammenkommen als Versammlung sein. To wtedy nie może to być spotkanie na, do imienia Pana. Paulus sagt hier, ich höre, es sei eine Spaltung. Paweł tutaj pisze, że słyszy, że powstają między wami podziały. Spaltungen ist ein Begriff, den man plastisch sich vorstellen kann, wie ein Spalt in einem Holz ist. Jeżeli chodzi o podziały, to jest to pojęcie, które możemy sobie wyobrazić. To jest taki, taka przedziałka, która występuje w drewnie. Im Bau wird Holz verarbeitet. Na budowie pracuje się z drewnem. Und wenn das frisch ist, sieht das wunderbar aus. I kiedy jest to świeże, to wygląda cudownie. Und dann trocknet das Holz aus und dann gibt es gewisse Spannungsrisse. I wtedy to drewno się wysycha i powstają takie rysy. Aber diese Spannungsrisse, die stellen keinen Fehler dar. Ale te rysy nie oznaczają żadnego błędu. Das Holz ist immer noch eine Einheit. Cały czas to drewno jest jednością. Und so ist es auch, wenn Gläubige zusammenkommen hier und es sind Spaltungen da, dann sind sie äußerlich noch eine Einheit, aber innerlich sind da gewisse Risse. I tak samo jest, kiedy wierzący zgromadzają się ze sobą. Oni zewnętrznie nadal wyglądają jako jedność, ale niestety są w nich takie rysy. Das kann absolut nicht sein.
To absolutnie nie może występować. Von den ersten Christen wurde gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele. O pierwszych chrześcijanach było powiedziane, że oni byli jednym duszą i jednym sercem. Ein Brot, ein Leib seid ihr die vielen, hat er erst unter 10 gesagt. Jeden chleb i jedno ciało, jesteście wy wszyscy. 1 Koryntian 10. Das ist doch ein Gegensatz zu der Einheit, die wir dokumentieren. To jest coś, co my wyrażamy przez to. Und es geht doch nicht um mich als Person. I nie chodzi tu o nas samych, jako o osobę. Wenn es um mich als Person gehen würde, gdyby chodziło o mnie jako osobę, dann hätte ich mich gar nicht taufen lassen müssen. To wcale nie musiałbym się dawać ochrzcić. Denn mit der Taufe habe ich öffentlich bekannt, dass ich unverbesserlich böse bin. Ponieważ poprzez chrzest pokazałem, że jestem zły i tego się nie da zmienić. In Ehrfurcht sage ich das. Selbst der allmächtige Gott konnte aus mir nichts Gutes machen. Mówię to z wielką bojaźnią. Nawet sam Wszechmogący Bóg nie mógłby uczynić ze mnie nic pożytecznego. Er konnte mir nur neues Leben geben. On mógł mi tylko podarować nowe życie. Und das hat er getan. I on to uczynił. Also es geht nicht um mich als Person. A więc nie chodzi tylko o mnie jako osobę. Und somit ist auch klar, es kann nicht um meine Meinung gehen. A więc na pewno nie może tu chodzić o moje, o to, co ja sądzę. Und wie manches Mal steht eine Person im Vordergrund nicht. A jakże często jakaś osoba stawia się na przodzie? Oder eine Meinung im Vordergrund. Albo jakaś, jakaś myśl. Aber das ist total ungesund. Ale to jest całkowicie niezdrowe. Entspricht nicht der Wahrheit Gottes. Nie odpowiada prawdom Bożym. So ein Herz ist nie glücklich. Takie serce nigdy nie będzie szczęśliwe. Natürlich ist es modern, sich selbst darzustellen und seine eigene Meinung durchzudrücken. Oczywiście jest to bardzo nowoczesne i bardzo w modzie, żeby przedstawić się samym, kim się jest i przekonywać do własnych opinii. So was wird in den Schulen heute gefördert. Takie coś jest nawet wymagane w szkołach. In den Unternehmen wird es gefordert. To jest też wymagane w zakładach pracy. Aber es ist absolut gegen Gottes Wort. Ale jest całkowicie przeciwne Słowu Bożemu. Und Paulus erklärt ja, ihr seid zum Schlechteren zusammengekommen. Warum? Weil Spaltungen da sind. I Paweł tutaj mówi, że się ku gorszemu, ponieważ są pomiędzy wami podziały. Wir haben gesungen, ich brauche die alle Zeit. Myśmy śpiewali dzisiaj, potrzebujecie cały czas. Wenn wir das vor dem Herzen haben, kiedy my to mamy przed naszymi sercami, dann werden wir auch davor bewahrt, die eigene Person wichtig zu nehmen oder die eigene Meinung wichtig zu nehmen. To wtedy będziemy stronić od tego, żeby siebie uważać za najważniejszy lub nasze zdanie. Noch ein Gedanke zu Parteiungen, ein zweiter Begriff, der ähnlich ist. Następne parę myśli o rozdwojeniach. Podobne, ale troszkę inne. Parteiung kann man auch Sekten sagen. Takie rozdwojenia można też nazwać sektami. Da ist also nicht nur eine innere Trennung, sondern auch eine äußere Trennung erfolgt. W takich rozdwojeniach nie jest tylko nie jest to tylko zewnętrznie, ale nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Diese Spaltung war unter ihnen und Paulus glaubte sie zu teilen. Takie rozdwojenia były tam pomiędzy wierzącymi. Warum glaubte er sie nur zum Teil? I on po części temu wierzył. Dlaczego tylko po części? Was will der Geist Gottes an dieser Stelle uns deutlich machen? Co chce nam Duch Boży tutaj pokazać? Wenn wir etwas Negatives hören, dann sollen wir vorsichtig sein. Kiedy słyszymy o czymś od kogoś, co jest negatywne, to powinniśmy podchodzić do tego z dystansem, nie od razu we wszystko wierzyć. Paulus hat schon gleich zu Anfang des ersten Korintherbriefes von Spaltung gesprochen, nicht? Paweł mógł
temu wierzyć, ponieważ już wcześniej była mowa o rozłamach. Und hier an dieser Stelle kommt er nochmal auf die Spaltung zu sprechen. I teraz znowu przychodzi i mówi o tym. Um zu zeigen, dass das im völligen Gegensatz zu dem Tisch und dem Mahl des Herrn steht. Chcąc pokazać, że to stoi w całkowitym przeciwieństwie do stołu i wieczerzy pańskiej. Jetzt kommt Vers 19. I następuje werset 19. Dieser Vers ist nicht leicht zu verstehen. Ten werset nie jest łatwy do zrozumienia. Denn es müssen auch bei Tagen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden, heißt es. Jest tutaj napisane, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Will Paulus damit sagen, dass Parteien gut sind? Czy Paweł chce przez to powiedzieć, że takie rozdwojenia są dobre? Den Gedanken kann man durchaus haben, wenn man diesen Vers liest. Na taką myśl można tutaj wpaść, jeśli czytając ten werset. Aber das ist nicht der Gedanke. Ale nie chodzi tutaj o to. Wir sollen eine Einheit bleiben, wie wir vom Grundsatz her sind. My powinniśmy zostać jednością, tak jak jesteśmy to z zasady. Aber wenn es keine Heilung gibt, wenn kein Einsehen da ist, dann kann es sein, dass wir uns trennen müssen. Ale jeśli tego się nie da zmienić, jeżeli nie będzie uzdrowienia, to czasami musi dojść do podziału. Er spricht hier von Bewährten. Tutaj chodzi o ocenę. Das sind Bewährte. Co to jest? Bewährte sind Personen, die durch eine gewisse Prüfung eine Zeit lang gegangen sind. Takie osoby, które są oceniane, są to osoby, które przeszły przez jakiś sprawdzian. In der Prüfung hat sich herausgestellt, dass ihr Zeugnis und ihr Verhalten übereinstimmt. I przechodząc przez ten test, sprawdzian, objawia się, czy ich zachowanie jest dobre. Deshalb spricht die Schrift von Bewährten. Dlatego tutaj słowo mówi o ocenie. Und durch diese Trennung würden dann die Bewährten unter den Korinthern offenbar werden. I przez to będą te osoby objawione. Glücklicherweise ist es ja nicht zu dieser Trennung gekommen. Na całe szczęście nie doszło do tego podziału. Der zweite Korintherbrief macht das deutlich. Drugi list do Koryntian nam to dobitnie pokazuje. Sie haben Leid getragen. Oni żałowali. Wir sehen, hin und wieder müssen die Dinge auch klar angesprochen werden. Niektóre rzeczy musiały być jasno postawione. Jetzt kommt mal so ein praktischer Fall auf uns zu. Takie rzeczy czasami dochodzi. Der Herr möge uns davor bewahren. Niech Pan nas przed tym zachowa. Aber es kann durchaus sein, dass es so eine Notsituation in einem Zeugnis auch gibt. Ale może też być, że taka sytuacja pojawi się w którymś świadectwie. Dann ist es ganz wichtig, dass wir Zeit geben. To wtedy bardzo ważne jest, żebyśmy dali czas temu. Die Dinge müssen in Ruhe besehen werden. Takie sprawy muszą być w spokoju zobaczone. Müssen vor dem Herrn erwogen werden. One muszą być sprawdzone przed Panem. Der Herr kann sich nicht mit praktischer Ungerechtigkeit eins machen. Pan nie może się czynić jedno z praktyczną niesprawiedliwością. Ich lese mal aus 2. Timotheusbrief, 2 Verse. Przeczytam do tego dwa wersety z drugiego listu do Tymoteusza. Zweite Timotheus 2. Drugi Tymoteusza 2. Vers 19. Werset 19. Lies mal bitte. 2 Tymoteusz 2, vers 19. Ja. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego.
i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Also abstehen von aller Ungerechtigkeit. A więc odłączenie się od całkowitej, od wszelkiej niesprawiedliwości. Wir müssen alles, was nicht mit der Bibel in Übereinstimmung ist, verurteilen. Musimy osądzać wszystko, co nie jest w jedności ze Słowem Bożym. Natürlich wird keiner von uns vollkommen auf dieser Erde. Oczywiście, żaden z nas nie będzie doskonały na tej ziemi. Aber der Wunsch, in Gerechtigkeit voranzugehen, der muss uns prägen. Ale nas powinien charakteryzować chęć kroczenia w tej sprawiedliwości. Der zweite Punkt ist in Vers 22, dass wir aufgefordert werden, mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen zusammen zu sein. A druga myśl jest w wersecie 22, żebyśmy byli w pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Da ist unser Herz angesprochen. Tutaj to jest, zostaje nasze serce. Wir müssen aufrichtig sein. My powinniśmy być szczerzy. Wir müssen vor Gott offen sein. I otwarci. Wenn einer aufrichtig ist und das Wort Gottes respektieren will, dann können wir uns mit ihm versammeln. Jeśli ktoś jest szczery przed Panem i chce respektować Słowo Boże, to możemy się z nim zgromadzać. Manchmal sind wir ja erstaunt und traurig auch über die mancherlei Trennung, die es gegeben hat. Czasami dziwimy się, jesteśmy smutni z powodu niektórych podziałów, które były do tej pory. Es ist ein Zeugnis von unserem Versagen als Christen. To jest jedynie świadectwo tego, jak często zawodzimy. Gott möchte im Grunde genommen, dass wir alle ein Herz und eine Seele sind, wie die ersten Christen. W rzeczy samej Bóg pragnie tego, żebyśmy mieli jedną duszę, jedno serce, tak jak to było za pierwszych chrześcijan. Aber Gott kann sie auch nie mit Ungerechtigkeit eins machen. Ale Bóg nigdy się nie zjednoczy z niesprawiedliwością. Und auch nicht mit Unaufrichtigkeit. I także z nieszczerością. 1. Mose 1 sehen wir schon, Gott schied das Licht von der Finsternis. Już w pierwszej Księdze Mojżeszowej możemy to zauważyć, że Bóg oddzielił światłość od ciemności. Jetzt lese ich nochmal einen Vers aus Johannes 10 vor, Johannes 10, Vers 4. Do tego przeczytamy jeszcze jeden werset z Ewangelii Jana 10, czwarty werset. Oder Vers 3 und 4. Albo trzeci i czwarty. Temu otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nim. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. In Vers 3 sind die Schafe Israel unter der Verantwortung. W wersecie trzecim widzimy, że owce mają tutaj odpowiedzialność. Der Schafhof ist Israel. Owczarnia to Izrael. Und da gab es Personen, die eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus hatten, die nennt er meine Schafe. I w tej owczarni były owce, które miały wewnętrzną społeczność z Panem i on nazywa je moimi owcami. Und die führt er raus. On, Pan, wyprowadza je. Die nimmt er für sich. On je bierze dla siebie. Und das ist ein unendlich hoher und erhabener Gedanke. Ale to jest bardzo wielka myśl. Wenn so eine Notsituation auf ein örtliches Zeugnis zukommt. Jeżeli taka bieda przytrafi się któremuś ze zgromadzeń. Und über einen langen Zeitraum waren Bemühungen da, den richtigen Weg deutlich zu machen. I przez długi czas były wszelkie starania, żeby tą drogę wyklarować. Aber ein Teil will nicht. Ale część nie chce tego. Dann ist es der Jesus selber, der die
Entscheidung herbeiführt. To Pan Jezus sam chce tego, żeby była podjęta decyzja. Lese noch ein paar Verse dazu aus Römer 16. Przeczytamy do tego jeszcze parę wersetów z Rzymian 16. Vers 17. Werset 17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i skoszenia w nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Hier sehen wir, offensichtlich sind Männer da, die Zwiespalt, Ärgernis anrichten. Widzimy też, że pojawiają się bracia, które wzniecają spory i skoszenia. Und das entspricht nicht der Lehre. I to nie jest zgodne z nauką. Denn wir sind durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft worden. Ponieważ my jesteśmy ochrzczeni jedno ciało. Können wir in 1. Korinther 12, Vers 13 lesen? Możemy przeczytać do tego pierwszy list do Koryntian. 12, Vers 13. 12, 13 na przykład. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało. Dann sollen wir uns von solchen Personen wegwenden. To tutaj jest napisane, żebyśmy takich osób unikali. Noch eine Stelle aus Titus 3. Jeszcze jedno miejsce z listu Titusa 3. Vers 10. Werset 10. A człowieka, który wołuje odszczepieństwo, albo człowieka sekciarskiego ducha, po pierwszym i drugim upomnieniu unikę. Da haben wir auch so einen Menschen. Tutaj też jest taki człowiek. Aber die Schrift sagt auch hier, bemühe dich um ihn. Ale... Bemühe mich, mach ihm deutlich, was der richtige Weg ist, zwei oder dreimal. Ale tutaj też ten wers nam pokazuje, że mamy tutaj po pierwszy albo drugi raz wyjaśnić mu, jaka jest droga prawidłowa. Staraj się o niego. Möge der uns davor bewahren, dass wir Spaltung bekommen. Niech nas Bóg zachowa przed podziałami. Auch ein Gebetsanliegen, nicht? To może być też jedna z naszych modlitw. Dass wir Parteiung bekommen. Że powstają też tutaj podziały. Dass Trennungen erfolgen müssen. I że powstają rozdwojenia. Wie viele verschiedene Schattierungen von Parteiungen gibt es? Jakże wiele istnieje różnych rodzajów takich rozdwojeń. Wir zum Beispiel nur eine Wahrheit mehr bewerten als eine andere. Na przykład można którąś sprawę bardziej przedkładać przed innymi. Oder dem Wort Gottes etwas hinzufügen. Albo coś dodawać do Słowa Bożego. Was vielleicht gut gemeint ist. Być może nawet ma się coś dobrego na myśli. Führt das dann schnell zur Parteiung. Ale to wszystko szybko prowadzi do podziału. Und möchte der uns selbst bewahren im Hinblick auf Spaltungen oder Parteiungen selbst derjenige zu sein, der sowas hervorbringt. Niech nas Pan zachowa przed tym, żebyśmy nie byli takimi, którzy takie podziały i rozdwojenia sami wzniecają. Also wir sehen in den Versen 17 bis 19, Paulus warnt uns vor Spaltungen. Więc zauważyliśmy w wersecie 17 do 19, że Paweł przestrzega nas przed rozdwojeniami. Der Geist der Spaltungen Duch podziału steht nicht in Verbindung mit der richtigen Art des Wohlbrechens. Nie może być połączony z prawidłowym sposobem łamania chleba. Wir kommen zu Vers 20. Przejdźmy do wersetu 20. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen, wie Vers 18 das deutlich macht, dann ist das auch immer mit einem Ort verbunden. Kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie, co widzieliśmy w wersecie 18, to jest to zawsze połączone z jakimś miejscem. Ihr kommt hier immer in diesem Raum zusammen. Wy
wy spotykacie się zawsze tutaj w tym miejscu. Wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, dann seid ihr in diesem Raum. Jeśli zgromadzacie się jako zgromadzenie, to zgromadzacie się tutaj w tym pomieszczeniu. Jetzt könnte es mal sein, dieser Raum, wie vor 9 Jahren, ist überflutet. Ale może się zdarzyć, tak jak to było przed 9 laty, że to pomieszczenie zostało zalane wodą. Ihr könnt also kein Zusammenkommen als Versammlung stattfinden. Więc tutaj zgromadzenie do imienia Pana nie mogło się odbyć. Der Bruder Thomas oder der Bruder Jarek würde sagen, komm zu uns, wir können da zusammenkommen als Versammlung. I na przykład brat Tomek albo brat Jarek może powiedzieć, przyjdźcie do nas, my możemy się u nas spotkać jako zgromadzenie. Wäre das möglich? Czy jest to możliwe? Natürlich. Oczywiście. Aber dann ist es eine Maßnahme gewissermaßen, die getroffen worden ist. Ne? Die Versammlung kommt genau so zusammen an einem Ort, wenn der jetzt auch mal kurzfristig sich geändert hat. Aber es ist die Versammlung, die zusammenkommt. Ale chodzi więc o to, żeby zgromadzenie było na jednym miejscu. Aber jetzt sagt der gleiche Bruder, kommt heute Abend mal zu mir, machen wir einen geschwisterlichen Abend. A kiedy na przykład jakiś brat powie, bracia i siostry, możecie dzisiaj do mnie przyjść, zrobimy spotkanie braterskie. Dieselben Personen sind zusammen. Znowu te same osoby są razem. Sind am gleichen Ort zusammen. Znowu są na tym samym miejscu razem. Aber sie sind nicht als Versammlung zusammen. Ale one nie są wtedy jako zgromadzenie razem. Warum nicht? Dlaczego nie? Sind alles Gläubige. Przecież to są wszyscy wierzący. Weil sie nicht zu dem Herrn Jesus hin zusammengekommen sind. Nicht? Dlatego, że nie schodzą się do imienia Pańskiego. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann kommen wir zu dem Herrn Jesus zusammen. Er ist der Mittelpunkt. Kiedy zgromadzamy się do imienia Pana, to on wtedy jest w centrum. Er ist der Anziehungspunkt. On jest ten, który nas tam przyciąga. Und wenn wir als Versammlung zusammenkommen, dann hat die Versammlung das Recht und die Aufgabe, zu binden und zu lösen. Wtedy, jak się zgromadzamy jako zgromadzenie, to ono ma prawo do tego, aby związać i rozwiązywać. Binden bedeutet? Związywać oznacza? Die Sünde wird auf eine Person gebunden. Że jakiś grzech zostaje przyłączony do danej osoby. Und lösen bedeutet, dass eine Person von dem Verdacht, eine Sünde begangen zu haben, freigesprochen wird. Jeśli chodzi o rozwiązywanie, to oznacza to, że jakiś grzech, który został przypisany jakiejś osobie, ona zostaje z tego uwolniona. Wenn wir zu einem geschwisterlichen Abend zusammen sind, dann können wir so eine Maßnahme nicht ergreifen. Kiedy spotykamy się tak o po prostu, jako bracia i siostry, jak w jakiegoś wieczoru, to takich nie możemy przedsięwziąć, brać takich środków. Aber wenn wir als Versammlung zusammen sind, dann können wir so eine Maßnahme ergreifen. Ale kiedy zgromadzamy się do imienia Pana, to wtedy możemy z tego skorzystać. Ganz gleich, ob wir zum Brotbrechen zusammen sind. Obojętnie, czy to jest na łamanie chleba. Zur Gebetsstunde oder zur Wortverkündung zusammen sind. Czy to jest na modlitwę, czy też na głoszenie słowa. Wichtig ist, dass wir als Versammlung zusammenkommen. Ważne jest, żeby to było jako zgromadzenie. Somit ist auch klar, dass wir, wenn wir an einen Urlaubsort fahren, wo keine Versammlung ist, nicht einfach dort für uns alleine vorbrechen können. Nicht? To oznacza też, i to daje nam jasne zrozumienie, że na przykład jakbyśmy sobie wszyscy gdzieś pojechali, na przykład na urlop i nie ma tam zgromadzenia, to nie możemy tak po prostu łamać sobie tam chleba sami. Denn da können wir nicht zusammenkommen als Versammlung. Ponieważ tam nie możemy schodzić się jako zgromadzenie. Wäre ein völlig unabhängiges Verhalten. Jakże byłoby to nie działaniem w niezależności. Warum hat die Versammlung das Recht zu binden und zu lösen nach Matthäus 18, Vers 15 bis 20? Dlaczego zgromadzenie ma prawo do związania i rozwiązywania według Ewangelii Mateusza 18? Weil der Jesus dann persönlich anwesend ist. Ponieważ wtedy Pan Jezus sam osobiście jest tam obecny. Er gibt der Versammlung das Recht zu binden und zu lösen. I on daje zgromadzeniu prawo do tego, żeby związywać i rozwiązywać. Und diese Entscheidung wird im Himmel anerkannt. I ta decyzja jest jednomyślna ze Słowem Bożym.
Ist eine Versammlung unfehlbar? Jeżeli jakieś zgromadzenie jest niezdolne? Nein, sie ist nicht unfehlbar. Nie, nie ma takiego. Aber wenn ein Fehler vorkommt, dann wird der Herr durch seinen Geist auch diesen Fehler offenbar machen. Jeśli pojawi się jakiś błąd w zgromadzeniu, to wtedy Pan to objawi. Wie oft können wir als Versammlung zusammenkommen in der Woche? Jak często możemy zgromadzić się jako zgromadzenie w ciągu tygodnia? Was meint ihr? Co myślicie? So oft wie wollen. Tak często jak chcemy. Die Geschwister zu Anfang, Apostelgeschichte 2, kamen täglich zusammen als Versammlung. W dziejach apostolskich wierzący zgromadzali się codziennie. Ihr Herz war so erfüllt. Ich serce było tak przepełnione. Die Brüder am Ort können zu Überzeugung kommen, wir sollten öfter zusammenkommen als Versammlung. Mogą miejscowi bracia stwierdzić, możemy częściej spotykać się do innych. Nach Apostelgeschichte 20, Vers 7 haben wir ein Beispiel, dass die Christen in dieser Phase nur noch einmal an dem Auferstehung des Herrn Jesus am Sonntag zusammenkamen, um Brot zu brechen. W dziejach apostolskich 20 znajdujemy, że od tego momentu bieżący zgromadzali się tylko w niedzielę na omanie chleba. Paulus war in großer Eile. Paweł był wielkim pogannym. Und er war nicht rechtzeitig zum Brotbrechen. On był w pośpiechu. Paulus war nicht rechtzeitig zum Brotbrechen bei den Geschwistern. Paweł się spieszył i nie przyszedł na czas do braci i sióstr. Dann haben sie nicht gesagt, da müssen wir noch ein Brot brechen, schnell zusätzlich machen. To bracia wtedy nie powiedzieli, musimy szybko teraz zrobić dodatkowe łamanie chleba? Nein, er blieb noch 7 Tage. Nie, przeminęło dopiero 7 dni. Und dann hat er mit ihm Brot gebrochen. I oni dopiero wtedy łamali chleb. Also ist sicherlich eine gute Gewohnheit, wenn wir sonntags, jeden Sonntag zusammenkommen, um Brot zu brechen. A więc na pewno dobrym zwyczajem jest to, żebyśmy spotykali się w każdej niedzieli na łamanie chleba. Es geht hier um das Mahl des Herrn. Chodzi tutaj o wieczerzę pańską. Es ist hochinteressant, dass der Herr in diesem Abschnitt immer wieder vorkommt. Jest to bardzo interesujące, że w tym wersecie wciąż na nowo pojawia się Pan. Es ist ja nicht unser Mahl. Das ist nicht unser Mahl, da haben wir nichts zu sagen. To nie jest nasza wieczerza. My tu nie mamy nic do powiedzenia. Könnte sein, der Bruder Jan, der ist so alt, der ist gut, wenn der sagt, so, so, mach was. Może ktoś pomyślał, brat Jan jest już starszy, a on jak coś powie, to tak będziemy robić. Nein, die Schrift ist die Grundlage. Nie, Słowo Boże jest podstawą. Es ist das Mahl des Herrn. To jest Słowo Pańskie. Das stellt uns alle unter Verantwortung. Ono stawia nas w odpowiedzialności. Aber gibt uns auch ganz große Freude. Ale to też daje nam wielką radość. An dem Mahl des Herrn darf jeder teilnehmen. Ponieważ w wieczerzy pańskiej każdy może brać udział. Der aufrichtig ist. Który jest szczery. Den Willen Gottes tun will. I chce czynić wolę pańską. Die einzelnen Voraussetzungen haben wir vorhin mal in Verbindung mit 1. Korinther 10 beleuchtet. Te wymagania, które są, żeśmy widzieli już w 1. Korinther 10. Man kann sie hier zusammenfassen. Aufrichtigkeit ist wichtig und das Festhalten an allen Guten. Możemy to teraz streścić. Chodzi o szczerość i otrzymanie się tego, co dobre. Jetzt hat Paulus in Vers 21 und Vers 22 wieder ein Fehlverhalten. W wersecie 21 i 22 Paweł znowu pokazuje złe zachowanie. Offensichtlich waren die Geschwister zusammen und haben gegessen und getrunken und dann irgendwie dazwischendurch auch das Mahl des Herrn zu sich genommen. Najwyraźniej tutaj ci bracia i siostry połamali chleb, a pomiędzy jeszcze pili z tego i jedli. Und das hat ja geschichtlich auch eine gewisse Berechtigung. I
Historycznie ma to nawet pewne usprawiedliwienie. Denn als der Jesus das Passamal, als er Jesus mal ansetzte, war es genau an dem Abend, wo das Passamal gefeiert wurde. Ponieważ kiedy Pan Jezus przykazał tę wieczerzę, działo się to w ten dzień, w którym była też Pascha. Aber hier haben sie kein Passa zu sich genommen. A oni tutaj wzięli, spożyli Paschę. Denn es waren ja keine Juden, sondern Menschen aus der Nation. Oni to nie spożywali Paschy, dlatego, że to byli nie ludzie z żydostwa, tylko z pogaństwa. Sie hatten eine ganz normale Mahlzeit. Więc to było ich normalny posiłek. Und stellt euch mal vor, was da in der Versammlung passiert ist. I wyobraźcie sobie, co wtedy działo się w zgromadzeniu. Sie haben ihr Mahl vorweggenommen. Jeder hat zuerst mal gegessen für sich. Każdy jadł dla siebie. Offensichtlich waren da auch sehr arme und sehr reiche Geschwister. Najwyraźniej byli tam wierzący bogaci i biedni. Der eine war hungrig. Jeden z nich mógł być głodny. Der hatte einen knurrenden Magen. Jego żołądek burczał. Der hatte vielleicht die ganze Nacht als Fischer gearbeitet und nichts gefangen und auch nichts von zu Hause mitgenommen. On może całą noc chciał łowić ryby, ale nic nie złowił. I teraz był głodny. Und der andere war betrunken. A drugi był pijany. Der hatte Wein im Übermaß getrunken. On wypił wino w nadmiarze. Kinder, das Wein trinken als solches ist nicht zu sagen, aber ein Übermaß ist nicht gut. Picie wina tak w trochę nie jest, nie można nic powiedzieć, ale tak do picia nie jest dobrym. Zwischen Armut und Reichtum. Pomiędzy biedotą a bogactwem. Können wir letzten Endes keine Brücke bauen. Nie możemy, ostatecznie nie możemy budować mostu. Es gibt, solange Menschen auf der Erde sind, immer arm und reich, sagt die Schrift. Dopóki ludzie na ziemi będą żyć, Słowo Boże mówi, że zawsze będą biedni i bogaci. Aber so etwas war doch äußerst lieblos. Ale takie coś jak on tutaj, takie zachowanie tutaj było nie było dobre. Äußerst taktlos. To było najzwyczajniej nietaktowne. Es widersprach doch der hingebenden Liebe des Herrn Jesus, der sich selbst gegeben hat, um uns zu erretten. Nie odzwierciedlało miłości Pana Jezusa, który sam siebie podarował za nas. Paulus sagt in Vers 22, im Auftrag Gottes jetzt, ganz klar. Paweł mówi w wersie 22 z polecenia Bożego. In Zukunft esst alle zu Hause. Mówi do nich, w przyszłości jedzcie wszyscy w domach. Und esst nicht in der Weise zusammen, wenn ihr zusammenkommt, um das Mahl des Herrn zu euch zu nehmen. Nie róbcie tego w momencie, kiedy schodzicie się jako zgromadzenie na wieczerze pańskiej. Er will diesen Entgleisungen entgegentreten. On chce takiemu postępowaniu zapobiec. Deshalb sagt er, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Dlatego tu mówię, czy nie macie domów, żeby tam jeść i pić? Durch dieses lieblose Verhalten verachtet ihr die Versammlung Gottes. Poprzez takie zachowanie zniesławiacie zgromadzenie Boże. Ich kann einen Bruder lieblos behandeln. Mogę jakiegoś brata traktować bez miłości. Ich kann auch einen Bruder verachten. Mogę jakimś bratem pogardzać. Wie schwer sind diese Sünden in den Augen Gottes? Jakże złe są takie grzechy w oczach Bożych. Aber der Heilige Geist unterstreicht die Schrecklichkeit der Sünde noch mehr. Ale Duch Święty podkreśla to jeszcze bardziej. Er sagt, ihr verachtet die Versammlung Gottes. On tutaj mówi, zniesławiacie zborem Bożym. Die Versammlung, die Gott sich erkauft hat durch das Blut seines eigenen, Apostelgeschichte 20. To zgromadzenie, które nabył sobie Pan Jezus własną krwią według dziejów apostolskich,
22. Das war der erste Punkt. Der zweite, ihr beschämt die Nichtsamen. A po drugie, to był pierwszy punkt, a drugie, zniesławiacie tych, którzy nie mają nic. Wie vergeht ihr euch an diesen Geschwistern? Jakże zachowujecie względem tych braci? Er stellt die Frage, was soll ich euch sagen? On stawia pytanie, co wam mam powiedzieć? Indem er diese Frage stellt, will er ihr Herz und ihr Gewissen aufrütteln. On chce tym pytaniem osiągnąć ich serce i sumienie. Noch einmal kommt er auf das Loben zurück, was er in Vers 17 schon hatte. Znowu jest to słowo pochwalenia, które myśmy omawiali w 17 wersecie. Er konnte sie nicht loben. On nie mógł ich chwalić. Und das sagt er auch hier ganz klar. I on tutaj mówi to bardzo dobitnie. Wie beschämend für uns. Jakże zawstydzające dla nas. Wenn ein liebloses Verhalten uns innerhalb der örtlichen Versammlung charakterisiert. Kiedy nas takie zachowanie charakteryzuje w zgromadzeniu. Wir verachten die Versammlung Gottes dadurch. Przez to zniesławiamy zgromadzenie Boże. Wir verachten dadurch Gott. Zniesławiamy samego Boga. Also wir haben heute Abend zwei Hindernisse gesehen. Einmal dürfen Spaltungen nicht unter den Geschwistern da sein. Widzieliśmy dzisiejszego wieczoru dwie rzeczy. Po pierwsze, nie powinny być podziały między braćmi w zgromadzeniu. Und es darf auch kein liebloses Verhalten innerhalb der Geschwisterschaft sein. I nie powinno być takie zachowanie bez miłości względem siebie w Słowie Bożym. Beides ist mit dem Tisch des Herrn und mit dem Mahl des Herrn unvereinbar. Obie rzeczy są nierozłączne zarówno ze stołem, jak i z wieczerzą pańską. Indem er dieses Negative vorstellt, motiviert er uns zum Positiven. Kiedy nam przedstawił to negatywne, motywuje nas do pozytywnych. Es ist die Liebe des Christus, die Paulus motiviert, diese Sachen so vorzustellen. To jest miłość Boża, która zmotywowała Pawła, żeby te rzeczy tak przedstawić. Um die Geschwister wieder in glücklicher Beziehung zu Gott, zu dem Evangelium zu bringen. Żeby przyciągnąć braci i siostry do szczęśliwej społeczności z Panem. Und diese gleiche Liebe bemüht sich auch heute um dich und mich. I ta sama miłość troszczy się i stara także obecnie o Ciebie i o mnie. Herzlichen Dank. Wir lesen aus 1. Korinther 11. Przeczytamy z 1. Korinthów 11. Vers 23 bis zum Schluss des Kapitels. Od 23 wiersza do końca tego rozdziału. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili.
a zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Wir haben zwei große Abschnitte im 1. Korinther 10 und 11. Mamy dwa duże fragmenty w 1. Koryntów 10 i 11. Der erste große Abschnitt ist der Tisch des Herrn, 1. Korinther 10. Pierwszym takim fragmentem o wielkim znaczeniu jest 10. rozdział 1. listu do Koryntian, to jest stół Pana. Und hier ab Vers 23 haben wir das Mahl. A tu od 23 wiersza mamy wieczerzę pańską. Der Tisch des Herrn stellt uns mehr die gemeinsame Verantwortung vor und die gemeinsamen Vorrechte. Stół pański, on bardziej wysuwa na pierwszy plan naszą społeczną odpowiedzialność oraz nasze przywileje, wspólne przywileje. Das Mahl des Herrn mehr die persönliche Seite. A wieczerza pańska dotyczy bardziej osobistej strony, osobistej odpowiedzialności. Wir haben in Kapitel 10, Vers 14 bis 17 den Tisch des Herrn. Od 14 do 17 wiersza w 10 rozdziale mamy opisany stół pański. Und die Verse 18 bis 22 machen deutlich, dass dieser Tisch des Herrn nicht in Verbindung gebracht werden kann mit irgendeinem anderen Tisch. A wiersze 18-22 w tym rozdziale 10 bardzo wyraźnie nam przedstawiają to, że stół Pana nie może być powiązany z żadnym innym stołem. Vers 23 bis 33 macht deutlich, dass wir ein geordnetes Verhältnis zu den Menschen dieser Welt haben müssen. Od 23 wiersza później dalej mamy wyraźnie to przedstawione, że powinniśmy mieć uporządkowane stosunki ze światem. Kapitel 11, Vers 1 bis 16 macht deutlich, dass wir die Schöpfungsordnung anzuerkennen haben, wenn wir am Rumpen dalej, Duch Boży prowadzi nas przez 11 rozdział, gdzie od 1 do 16 wiersza mamy przedstawione to, że winniśmy respektować całkowicie Boży porządek w stworzeniu. In Vers 17 bis 19 haben wir gestern gesehen. Od 17 do 19 wiersza to, co jest napisane, widzieliśmy wczoraj. Dass der Gedanken an Spaltungen nicht vereinbar ist mit dem Mahl des Herrn. Że myśl o rozdziałach i podziałach nie do pogodzenia jest z wieczerzą pańską. Der eine Korinther hat gesagt, ich bin des Paulus. Jeden z Koryntian mówił, ja jestem Pawłowy. Der andere hat gesagt, ich bin des Apollos. Drugi mówił, ja jestem Apollosowy. Die Knechte, die der Herr hat, sind alle unterschiedlich. Słudzy, jakich Pan używa, są różni. Das ist bis heute so. Do dziś tak zostało. Wir freuen uns an der Vielfalt, die der Herr gegeben hat. I od tej strony cieszymy się tą różnorodnością, jaką Pan podarował zgromadzeniu. Aber es kann nie zu Spaltungen führen. Ale nie może to przecież być powodem rozłamów. Wir sollen alle ausgerichtet sein auf den Jesus. Bo wszyscy powinniśmy być ukierunkowani w jednym kierunku, do Pana Jezusa. Das ist der Wunsch, den der Vater hat im Hinblick auf uns. I to jest też życzeniem Ojca, jakie On ma w odniesieniu do każdego z nas. Und wie viel Spaltung haben wir heute im christlichen Bereich? A ileż to rozdziałów i rozłamów mamy dzisiaj w wolie chrześcijaństwa? Bei Spaltungen ist es so, dass Geschwister noch äußerlich zusammen sind, aber innerlich unterschiedlich aufgestellt sind. Jeżeli chodzi o rozłam, czy może podziały bardziej, podziały, to chodzi o taki stan, w którym wierzący jeszcze zewnętrznie są razem, ale wewnętrznie oni są już porozdzielani. Dann haben wir einen weiteren Begriff, Parteiung gesehen. Dalsze pojęcie to było pojęcie partii, czy podzielenia na części, rozłamu. To jest nicht nur eine innere Trennung, sondern auch eine äußere Trennung erfolgt. To dotyczy takiego stanu, kiedy już nie pozostaje to w ukryciu jako wewnętrzny podział, lecz na zewnątrz jest widoczne. Wenn solch ein Problem in einer örtlichen Versammlung auftritt, jeżeli taki problem pojawia się w zgromadzeniu miejscowym, haben wir gesehen, wir müssen erstmal ins Gebet gehen. To widzieliśmy, musimy najpierw iść na kolana, modlitwę. Wir müssen den richtigen Weg vorstellen. Musimy odnaleźć właściwą drogę. Wir müssen Geduld haben.
i przedstawić właściwą drogę. Musimy mieć również cierpliwość. Und wenn kein Einsehen da ist, dann kann es sogar zu einer Trennung führen. Jeżeli nie ma uznania dla tych środków, jakie podaje Pan, to czasami musi to prowadzić do podziału. Dieser Zeitpunkt wird durch den Herrn deutlich. A moment, w którym należy to wykonać, on pokaże, ten moment pokaże Pan. Vers 20 bis 22 zeigt uns ein anderes Fehlverhalten. 22 wiersz do 22 wiersza pokazuje nam inne niewłaściwe postępowania. Die Geschwister haben eine natürliche Mahlzeit zu sich genommen, dabei irgendwie das Mahl des Herrn auch eingenommen. Że mianowicie wierzący, którzy się schodzili, spożywali normalny posiłek razem i w pośród tego posiłku również i ten, tą wieczerzę pańską. Es gab geschichtlich gesehen eine gewisse Berechtigung dazu. Patrząc historycznie na to, miało to swoje, może nawet byśmy powiedzieli, usprawiedliwione tło. Denn der Herr hatte das Mahl auch eingesetzt in Verbindung mit dem Passa. Bo Pan Jezus swoją wieczerzę ustanowił również w pośród obchodzenia Paschy. Aber hier macht Paulus deutlich, in Zukunft dürfte keine normale Mahlzeit mehr mit dem Mahl des Herrn verbunden werden. Ale tu Paweł mówi wyraźnie o tym, że w przyszłości nie można łączyć zwykłego posiłku z tą wieczerzą pańską. Was war ausschlaggebend? To było również i, jak można powiedzieć, czymś, co miało swoje konsekwencje. Das lieblose Verhalten der Geschwister. Mianowicie to miało za korzeń swój w takim pozbawionym miłości działaniu wśród wierzących. Da waren Geschwister, die echt Hunger hatten. Bo po prostu byli wierzący, którzy naprawdę byli głodni. Aber sie hatten nichts, um ihren Hunger zu stillen. Ale oni nie mieli nic, aby zaspokoić swój głód. Und da waren im gleichen Raum Geschwister, die Überfluss hatten. I w tym samym pomieszczeniu byli wierzący, którzy mieli duży nadmiar. Die sogar dem Wein so viel zusprachen, dass sie betrunken waren. I nawet tacy się znajdowali, którzy po prostu nie umieli w sposób właściwie obchodzić się z winem i że nawet się upijali. Wir müssen Liebe untereinander haben. My musimy mieć miłość pomiędzy sobą. Das Verhältnis untereinander kann nie besser sein als unser persönliches Verhältnis zu dem Herrn ist. I musimy przy tym pamiętać, że relacje między nami nigdy nie będą lepsze niż nasza osobista relacja z Panem. Und wir kommen ja als Versammlung zusammen, wie wir das in Vers 18 betrachtet haben. Oni się tutaj schodzili jako zgromadzenie, widzieliśmy to w 18 wierszu. Und wir alle sind verantwortlich für den Zustand. I wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan zgromadzenia, tak jak się zgromadzamy. Das Maß der Verantwortung ist sicherlich unterschiedlich. Naturalnie, że miara tej odpowiedzialności u poszczególnych członków zgromadzenia jest różna. Paulus muss sein, er kommt zu schlechtem zusammen. Ale niemniej jednak Paweł musiał stwierdzić, sądzicie się ku gorszemu, a nie ku lepszemu. Jetzt haben wir, wie gesagt, ab Vers 23 das Mahl des Herrn. I teraz, tak jak to już zaznaczyliśmy, on przedstawia dokładnie wieczerzę pańską od 23 wiersza. Es ist hochinteressant, dass Paulus keine Einschränkungen sonst weitergibt. Jest to bardzo, bardzo interesującą rzeczą, że Paweł nie wprowadza tutaj żadnych dodatkowych ograniczeń. Sie sollten nur zum Mahl des Herrn zusammenkommen, zu keinen anderen Dingen. Oznacza to, że mają się po prostu zejść na wieczerzę pańską, nie na do jakiegokolwiek innego celu. Aber sonst ist völlige Freiheit da. Ale ponad to zarządzenie jest naprawdę tutaj wiele wolności. Wir haben keine Liturgie. Nie mamy żadnej liturgii. Lese 2. Korinther 3, Vers 17. 2. Korinthów 3, 17 wiersz możemy przeczytać. Do tego. 2. Korinther 3, Vers 17. 17. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański,
tam wolność. Wir müssen uns durch den Geist leiten lassen in dieser Stunde. A więc oznacza to, że w takiej godzinie mamy poddać się pod przewodnictwo Ducha Świętego. Der Geist ist diese Kraft des neuen Lebens, was die Schönheit des neuen Lebens zur Darstellung bringt. Duch Święty jest mocą nowego życia, mocą, która sprawia, żeby ta piękność nowego życia stała się widoczna na zewnątrz. Das ist nicht ein Bauchgefühl. Nie jest to uczucie jakieś wewnętrzne, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes orientiert sich immer am Wort Gottes. Nie. Mianowicie działanie Ducha Świętego ono orientuje się zawsze według Słowa Bożego. Der Heilige Geist hat hier das Wort Gottes geschrieben. Duch Święty spisał Słowo Boże. 2 Petrus 1 macht das deutlich. Heilige Männer redeten, getrieben durch den Heiligen Geist. 2 Piotra 1 bardzo wyraźnie to podkreśla, mówiąc o tych świętych mężach Bożych, którzy byli powodowani Duchem Świętym, natchnieni Duchem Świętym, jak tam jest napisane, aby spisać to Słowo. Somit wird der Heilige Geist bei mir nie eine Wirkung hervorrufen, die im Gegensatz zum Wort Gottes steht. W ten prosty sposób rozumiemy, że Duch Święty nigdy nie spowoduje we mnie jakiegokolwiek działania, które by stało w sprzeczności wobec Słowa Bożego. Aber ich kann auch nicht die Woche über gleichgültig dem Herrn gegenüber leben und dann bieten Sonntagmorgen, ach leite mich durch deinen guten Geist. Ale z drugiej strony nie możemy prowadzić do takich sprzeczności w naszym życiu, żeby przez cały tydzień pozwalać się pociągać jakimś innym rzeczom albo ciału naszemu, a w niedzielę prosić: Panie, poprowadź mnie przez swego dobrego ducha. Es ist das normale, dass dieser Heilige Geist uns leitet. Nie. Normalną rzeczą jest, normą jest, że wierzącego człowieka nas prowadzi Duch Święty. Lese zu Römer 8. Z Rzymian 8 do tego przeczytamy. Vers 14. Wiersz 14. Bo ci, których Boży Duch prowadzi, są synami Bożymi. U nas jest dziś napisane tam, synu Gottes. Wenn ich mich durch den Geist Gottes leiten lasse, dann erzeige ich mich auch als ein Sohn Gottes. Jeżeli pozwalam się więc kierować Duchowi Świętemu, to dowodzę tym, że jestem synem Bożym. Und das treibt uns alle ins Gebet. I ta rzecz, aby tak się stało też, ona nas nakłania do tego, aby modlić się wobec Pana, żeby On nas kierował. Nachdem er also Fehlverhalten vorgestellt hat, kommt er jetzt auf den Bericht, den er vom Herrn empfangen hat, zu sprechen. A więc, gdy Paweł przedstawił już te negatywne rzeczy, jakie się działy wówczas tam, to przechodzi do tego, tego przykazania, które przejął od Pana. Er hatte also eine Offenbarung von dem verherrlichten Herrn über diesen Sachverhalt bekommen. Paweł posiadał objawienie, które otrzymał bezpośrednio od uwielbionego Pana w chwale. Das haben sie sich nicht ausgedacht, die Männer Gottes? Nie, oni sobie, ci mężowie Boży, tego nie wymyślili, co napisali. Sondern durch die Wirkung des Heiligen Geistes hat Gott ihnen klar gemacht, das ist es. Lecz przez działanie Ducha Świętego Bóg im to jasno objawił, tak to jest, jak ja wam kładę w wasze myśli. Und dann haben sie inspiriert, das niedergeschrieben, geknechtet oder gesagt. I wtedy oni w ten sposób natchnieni działaniem Ducha Świętego mówili to ustnie lub spisywali pisemnie. Somit war jedes Wort von Gott festgelegt. W ten sposób każde słowo zostało postanowione przez Boga, jakie zostało zapisane. Wir glauben an die wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift. Wierzymy w dosłowną inspirację Słowa Bożego, działanie Boże. Die Gedanken, die wir in 1. Korinther 10 finden, finden wir sonst nicht. Tę myśl, jaką znajdujemy w 1. Korintów 10, nie znajdujemy nigdzie indziej. Diese Gedanken über den Tisch des Herrn. Mianowicie myśli te o stole Pana. Es wäre naheliegend gewesen, dass er ihm darüber eine Offenbarung gegeben hätte. Byłoby zatem bardzo bliskie temu, by przyjąć, że Pan musiał dać
szczególne objawienie na to, do tych myśli. Und er hat sie ja auch sicherlich empfangen. I z całą pewnością też i tak uczynił. Aber er schreibt es nicht. Ale tam Paweł tego nie podkreśla tak. Aber hier schreibt er es. Tu podkreśla, że przejął to od Pana. Ich habe den Eindruck, er will die Herz der Korinther erreichen. Mam takie odczucie, że podkreślając to, Paweł chciał szczególnie osiągnąć serce Koryntian w ten sposób. Sollten Liebe für den Herrn wieder brennen. Chodziło o to, aby miłość do Pana znowu zapłonęła w ich sercach. Paulus hatte das überliefert. Paweł to przekazał, dass der Jesus in der Nacht Brot nahm. Że mianowicie Pan Jezus wziął ten chleb w nocy, w której był wydany. Es war vom Kalender her eine mondhelle Nacht. Kalendarzowo to była noc pełni księżycowej. Wir wissen nicht, ob Wolken da waren. Nie wiemy, czy zachmurzona, czy nie. Aber nach dem Kalender war es eine helle, mondhelle Nacht. Ale kalendarzowo wypadała w pełni w tym czasie. Doch war es Nacht. Mimo to była to noc. Durch Finsternis gekennzeichnet. Noc, która była nacechowana ciemnością. Und auch durch Kälte, Herzenskälte gekennzeichnet. I przez chłód, a w szczególności chłód ludzkich serc. Der Jesus hat gesagt, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Jezus musiał to ująć w słowach: oto wasza godzina i godzina ciemności, mocy ciemności. Der Heiland hat sich aufgeopfert im Dienst für die Menschen. Pan Jezus tej nocy całkowicie się oddał do końca w służbie dla ludzi. Er hatte Gott dargestellt. On był tym, który przedstawił istotę Boga. Er hatte den Vater gezeigt. Pokazał Ojca. Er hatte gezeigt, wie wir Menschen leben sollten. Pokazał, jak ludzie winni żyć dla Niego jako ludzie. Er war als Mensch über diese Erde gegangen, um vollkommenes Mitempfinden später als hoher Priester aus Erfahrung haben zu können. Chodził po tej ziemi, zbierając jako człowiek doświadczenia, które później są doświadczeniami najwyższego kapłana, który rozumie swój lud. Die Menschen konnten jeden Tag sehen, wie liebevoll er mit anderen Menschen umging. Ludzie w czasie tej służby mogli dokładnie widzieć, w jaki sposób przepełniony miłością on obchodził się z ludźmi. Er hat ein Herz für die Kinder. On miał tak wielkie serce dla dzieci. Für die Schwachen. Dla ludzi słabych. Er konnte sich mit der Farm Jakobs um Runden unterhalten. Gdy była potrzeba, rozmawiał z tą zgnębioną kobietą przy studni Jakuba. Und er unterhielt sich auch mit Nikodemus, einem Pharisäer. Ale nie wzdrygał się rozmawiać z faryzeuszem Nikodemem, aby jego serce zaspokoić. Auch mit Zachäus hatte sich unterhalten. Także i z celnikiem, przełożonym, Zachäuszem, też z nim rozmawiał. Es gab keinen auf dieser Erde, nie było żadnego człowieka na tej ziemi, der mehr Herz gehabt hätte für Menschen, który by miał więcej serca dla ludzi jak on. Doch, wurde es jetzt Nacht. A mimo to, odpowiedzią ludzkich serc na to była chłodna noc ich serc. Und die Menschheit zeigte, wie sie tatsächlich tickte. I w ten sposób ludzkość pokazała, jaki jest wewnętrzny, można powiedzieć, wewnętrzny bodziec, jakim ona się kieruje. Nie miłość. Dass wir den hassten. Mianowicie, że znienawidzili tego, der nur Gutes getan hatte, który tylko dobro im okazywał. Er wurde überliefert von Judas Iskariot. Został tej nocy właśnie wydany przez Judasza Iskariota. Ein hochintelligenter Mensch. Był to przecież bardzo inteligentny i przebiegły człowiek. Der Schöpfer hat ihm sehr viel anvertraut. To znaczy, Stwórca Judaszowi wiele podarował. Der Herr, der alles wusste, hat ihn in seinen Dienst gestellt. A Pan, który wszystko wiedział, postawił go wśród tych, którzy mu służyli.
Aber vorher war eine durchbetete Nacht für den Herrn. Ale zanim to się stało, Pan przemodlił tę rzecz na kolanach w nocy. In dem Psalm steht schon, von Judas geschrieben. W psalmach już zostało to zapisane, o Judaszu. Nicht ein Feind bist du, sondern mein Freund. Nie jakiś wróg, tylko przyjaciel, powiernik mój. Die vertraute Umgang miteinander pflichten. Z którym miałem słodkie tajemnice. Du, der du mein Brot gegessen hast, hast deine Verse gegen mich erhoben. Ty, który jadłeś mój chleb, ty podniosłeś przeciwko mnie pięte swoje. Judas hat im Auftrag des Herrn predigen dürfen. Judasz mógł również uczestniczyć w zwiastowaniu słowa na zlecenie Pana. Keiner der Jünger hat etwas gemerkt. Żaden z uczniów niczego nie zauważył, co się dzieje z tym człowiekiem. Judas hatte keine innere Beziehung zu Jesus Christus. Ale Judasz nie miał żadnej relacji wobec Pana Jezusa. Er hat die bevorrechtete Stellung, ein Apostel zu sein. To znaczy, był to człowiek, który najzacniej uprzywilejowane stanowisko pogardził. Und hat auch diese Gnade verschmäht. On po prostu znieważył tę potężną łaskę, jaką był obdarzony. Keiner hatte mehr Vorrechte als Judas Iskariot. Można powiedzieć, nikt nie miał wyższych przywilejów jak Judas Iskariot. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo er den Heiland überlieferte. I teraz, właśnie tej nocy, przyszła chwila, kiedy on wydał to Zbawiciela. Da fiel auf einmal die Maske. Wtedy, naraz, spadła maska. Das, was im Herzen war, wurde sichtbar. To, co było w sercu, stało się widoczne na zewnątrz. Aber war das denn nur Judas, der ihn überlieferte? Ale czy tylko Judasz był tym, który go wydał? Lesen wir Apostelgeschichte 3. Z Dziejów Apostolskich 3 przeczytamy. Vers 13. Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Hier sagt uns die Schrift, das ganze Volk Israel hat den Herrn überliefert. Tutaj Słowo Boże nam mówi, że to cały lud izraelski go wydał. Wy wydaliście go. Wir gehen na Apostelgeschichte 4, Vers 27. 4 rozdział, 27. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. Dieser Vers macht deutlich, dass nicht nur die Juden ihn überliefert haben, sondern die Nationen auch. A ten wiersz, on mówi wyraźnie, że nie tylko Żydzi go wydali, ale również i poganie. Die ganze Menschheit ist schuldig geworden. To oznacza, że cała ludzkość stała się splamiona winą wydania Jezusa Chrystusa. Es war die Nacht. A więc była noc, wo der Jesus von den Seiten seiner Jünger so viel erdulden musste. Gdzie Pan Jezus tak wiele musiał wycierpieć ze strony swoich, ze strony tych, którzy go otaczali. Judas ging ihn zu überliefern. Judas poszedł, aby go wydać wprost. Im Garten Gethsemane schlief nicht mehr allein. W ogrodzie Getsemane, im Garten Getsemane? Ja. Was? Schlief nicht mehr allein. Wszyscy uczniowie zasnęli. Bei der Gefangennahme flohen sie alle. A gdy przyszli, aby go pojmać, wszyscy uciekli. Der Heiland war ganz allein. Pan został całkowicie sam. Dann erlebte er, wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat.
Następnie przeżył, jak Piotr trzykrotnie się go zapadł. Ja, wie viel hat der Heiland von den Seinen auch erlitten? Tak, jak straszne rzeczy musiał wycierpieć Zbawiciel, również ze strony swoich najbliższych. Wie viel würde noch erleiden von Seiten der Menschen? I ileż cierpienia przydali mu wszyscy ludzie. Der ganze Hass würde sich entfalten. Cała ta nienawiść, ona tutaj zacznie się odsłaniać. Innerhalb von 24 Stunden waren 6 Verhandlungen. W ciągu 24 godzin przeprowadzono 6 przesłuchań Jezusa. Zuerst wurde er verhört vor Annas. Pierwsze, najpierw z nich miało miejsce przed Annaszem. Dann vor dem Synedrium, zu Nachtzeit. Następnie jeszcze w czasie nocy przed Synedrium. Dann am Tag tagte das Synedrium. Później w ciągu dnia. Und dann vor Pilatus. Następnie przed Piłatem. Vor Herodes. Przed Herodem. Und wieder vor Pilatus. I znowu przed Piłatem. Wie viel Hass schlug ihm entgegen. A więc jak straszna była moc nienawiści, która uderzała z niego, w niego bezlitośnie. Wie hat man ihm das Angesicht geschlagen? Bito go w twarz. Wie hat man ihn angespuckt? Bito. Wie hat man ihn gegeißelt? Bito go okrutnie biczami. Schließlich hat man ihn sogar gekreuzigt. Ostatecznie przybito go do krzyża. Das waren wir Menschen. Takimi byliśmy my, ludzie. Wir sind von Natur aus nicht besser als Judas Iskariot oder die Menschen damals. Jeżeli chodzi o naturę, nie jesteśmy nic lepsi jak Iskariot, Judas Iskariot albo inni, którzy go wydali. Wo all dieses Traurige, dieses unsagbar Schwere vor der Seele des Herrn Jesus stand und der jetzt auf einmal ruht. Gdy to wszystko całkowicie jawnie stało przed duszą Pana Jezusa, on mimo to bierze ten chleb i łamie go. Aus Lukas 22 wissen wir, dass er gesagt hat, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Z Ewangelii Łukasza 23 wiemy, co Pan Jezus powiedział. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Er liebte die Jünger über alles. On ponad wszystko na tej ziemi miłował uczniów. Sie gehörten zu den Heiligen und Herrlichen, die auf Erden waren. Oni należeli do tych świętych i zacnych, których miał na tej ziemi. Trotz all ihres Versagens, sagt er, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Mimo całego ich zawodzenia, całej ich ludzkiej słabości, on powiedział, wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Dann nimmt er dieses Brot und sagt, dieses mein. Er bricht es. I tak oto Pan Jezus przed nimi, wśród nich, bierze ten chleb i łamie go. Es ist ganz einfaches Brot. Das Brot. To jest po prostu zwykły chleb przecież. Das Brot war wahrscheinlich sowieso auf dem Tisch schon. Verbindung von prawdopodobnie chleb jako chleb był już wcześniej tam po prostu na stole, tak jak wiele innych rzeczy była Pascha. Aber jetzt gibt er dem Ganzen eine völlig neue Bedeutung. Ale tu, w tym momencie, Pan Jezus temu chlebowi nadaje całkowicie inne, nowe znaczenie. Er nimmt das Brot und er dankt. Wierzę i dziękuję za niego. Wofür dankte er? Za co on dziękuję? Er dankte vielleicht nach 2. Korinther 9, Vers 15 für die unaussprechliche Gabe Gottes. Prawdopodobnie według 9 rozdziału 2 Koryntów on dziękuje za to, że Bóg dał niewysłowiony swój dar. Er dankte, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, nach Johannes 3, Vers 16. Według Jana 3, 16 dziękuję za to, że Bóg dał swego Syna. Er war doch derjenige, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig war. On był tym, w którym mieszkała cała pełnia boskości. Welch ein erhabener Ausdruck. Er dankt für das Brot. Jakżeż to jest wzniosłe słowo, które tu mówi, że on dziękuje. Seine Seele beschäftigt sich jetzt nicht mit den Leiden, sondern mit dem, was Gott gegeben hat. Jego dusza nie zajmuje się w ogóle cierpieniami, jakie miały na niego przyjść,
lecz wielkością daru Bożego, jaki podarował. Er bricht das Brot. Złamał chleb. Gesagt, dies ist mein Leib. I powiedział, to jest moje ciało. Jetzt meinen manche, das Brot hätte sich verwandelt, nicht? Było wielu takich, którzy myśleli, o, w tym momencie ten chleb się przemienił, stał się ciałem. Ale das können wir nicht durch die Schrift stützen. Ale takich myśli nie możemy poprzeć w ogóle Słowem Bożym. Denn hinterher in Vers 27 spricht der Herr genauso vom Brot. Dalej od 17, 28 wiersza Pan dalej mówi o chlebie po prostu. Das Brot war ganz natürliches Brot und es blieb auch Brot. Ten chleb był naturalnym chlebem i takim też i dalej w całym przebiegu tej całej wieczerzy pozostał. Aber er zeigt, dass dieses Brot ein symbolischer Gedanke von seinem Leib ist. Ale Paweł odsłania, że chleb ten miał zupełnie inne symboliczne znaczenie. Oznaczał bowiem symbolicznie ciało Pana Jezusa. Und dieser Leib würde für sie gegeben. I to ciało ono zostało za nich wydane. Wyszłam Hebrajczyków 10 auf. 10 rozdział Hebrajczyków otworzymy. Und lesen Vers 10. I przeczytamy 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wodurch sind wir geheiligt? Przez co zostaliśmy uświęceni? Durch das Blut oder durch den Leib? Przez krew czy przez ciało? Die Stelle sagt durch den Leib. To miejsce mówi przez ofiarowanie ciała Jezusa. Hochinteressant. Bardzo interesująca rzecz to jest. Das macht uns deutlich, dass die drei Stunden der Finsternis eine besondere Phase in dem einmaligen Werk des Herrn Jesus sind. To nam pokazuje, że te trzy godziny ciemności były szczególną fazą w całym dziele Pana Jezusa Chrystusa. Das Blut hinterher spricht von seinem Tod direkt. Aber der Leib spricht von seinem Körper, nicht? Śmierć, przepraszam, krew mówi bardziej o jego śmierci, oddaniu życia na koniec tego cierpienia, ale tu jest mowa o ciele, którym on znosił te cierpienia. Der Jesus hat selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Jest napisane, że nasze grzechy on poniósł na swoim ciele, na krzyżu. Als er dort am Kreuz hing in den drei Stunden der Finsternis, wurde er Sündenträger. Tam znaczy to, że on stał się tym, na którym spoczęły nasze osobiste grzechy na jego ciele na krzyżu. Alle unsere Sünden wurden auf ihn gelegt. Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na nim. Und das Gericht wurde an ihm stellvertretend vollzogen, was wir i na nim, naszym zastępcy, zostały osądzone z całą surowością nasze grzechy. Er ist auch zur Sünde gemacht worden, 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, 23. Wiersz mówi, lecz i 21. Wiersz mówi, że on został uczyniony grzechem, nasze miejsce. Kein Mensch hätte die drei Stunden der Finsternis aushalten können. Żaden człowiek nie byłby w stanie wytrzymać tego ciężaru, tych trzech godzin ciemności. Nur der Mensch geborene Sohn Gottes hat es aushalten können. Tylko i wyłącznie Syn Boży, który stał się człowiekiem. Eine Sünde. Jeden grzech. Hat das ganze menschliche Geschlecht in die Stellung von Sündern gebracht. Jeden grzech doprowadził do tak zrujnowanego stanowiska całą ludzkość. Wie schrecklich muss deshalb Sünde sein. Jak strasznym musi być dlatego grzech Boży. Der Jesus hat seinen Leib für uns gegeben. Pan Jezus swoje ciało oddał za nas. Wir sollen in Liebe an ihn denken. My powinniśmy dlatego z miłością myśleć o nim. Wir sollen das zusammenkommen, Brot zu brechen. Schrecklich, gdy schodzimy się, aby myśleć o nim w czasie łamania chleba.
Jak zawiam keine Liturgie? Mówiliśmy już o tym, że nie mamy żadnej liturgii. Der Tod des Herrn Jesus steht vor uns. Ale śmierć Pana Jezusa powinna być przed naszymi oczami. Das beständige Brandopfer muss immer dargebracht werden. Ta stała ofiara cała Pana, ona musi być ciągle przed naszymi oczami. Das Brandopfer wurde auch immer mit einem Speisopfer in Verbindung gebracht. Ta ofiara całopalna, ona zawsze była składana wraz z ofiarą z pokarmu. Wenn der Jesus von seinen Leiden sprach und den Jüngern davon berichtete. Gdy Pan Jezus mówił o swoim ciele i o tym opowiadał swoim uczniom. Dann hat er von den Leiden gesprochen, die die Menschen hinzufügen. To mówił o cierpieniach, jakie ludzie mu sprawią. Das können wir vielleicht noch so ein bisschen nachempfinden. Jeżeli chodzi o to, to może jeszcze odrobinę jesteśmy w stanie zrozumieć. Aber diese Leiden dürfen auch durchaus sonntags morgens vor unserer Seele stehen. Ale te cierpienia, one mogą również i stać przed naszymi oczyma, jeżeli schodzimy się w niedzielny poranek. Denn wie er durch diese Leiden hindurchging, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu uns, zeigen seine Vollkommenheit. Te cierpienia, przez które on szedł, zarówno ze strony ludzi, jak i Boga, one pokazują jego doskonałość. Er hat nicht aufgegeben. On nie powstrzymał się niczym. Er wusste, wie absolut unwürdig wir seiner Liebe sein würden. On wiedział dobrze, jak absolutnie niegodni jesteśmy jego miłości. Vor unserer Bekehrung und auch nach unserer Bekehrung. Zarówno przed naszym nawróceniem, jak i również po naszym nawróceniu. Doch war er bereit, diese Leiden von Seiten der Menschen einzunehmen. A jednak mimo to on był gotów, aby wziąć te cierpienia ze strony ludzi na siebie. Aber noch viel mehr, das stellvertretende Opfer. Ale jeszcze daleko, daleko więcej, aby stać się tą zastępczą ofiarą za grzech. Vers 25 spricht er von dem Kelch nach dem Mahl. W 25 wierszu Pan Jezus mówi o tym kielichu po wieczerzy. Also, wenn wir zusammenkommen, Brot zu brechen, dann ist es so, dass ein Bruder, wie wir sagen, den Tisch bedient. A więc, gdy się schodzimy, aby łamać chleb, to jest taki brat, o którym mówimy, że obsługuje ten stół. Es bildet eine Einheit, Brot und Kelch. Chleb i ten kielich stanowią pewną jedność, należą do siebie nawzajem. Deshalb sollte auch ein Bruder diese Aufgabe übernehmen. Dlatego niewielu braci, tylko jeden powinien jedno i drugie czynić. Wir sollten auch dazwischen kein Lied singen. Wie soll? Kein Lied dazwischen singen. Nie powinniśmy również przerywać tego żadną pieśnią jeszcze między łamaniem chleba a piciem z kielicha. Denn hier sehen wir auch, dass die Dinge nahtlos aneinander gefügt werden. Bo widzimy i tutaj pewien wzór do tego, że te rzeczy były jedna po drugiej, zaraz następujące po sobie. Er spricht, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Pan Jezus mówi, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Jetzt kommen wir auf das Blut zu sprechen. Mówi zatem o krwi w ten sposób. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Dlatego, że bez przelania krwi nie ma żadnego odpuszczenia. Ein göttlicher Grundsatz. Jest to Boża zasada. Der Grundsatz besagt, es muss Leben gegeben werden, damit eine Sünde vergeben werden kann. Ta zasada Boża mówi, musi zostać ofiarowane życie, aby jeden chociaż grzech został przebaczony. Der Jesus musste auch den Lohn der Sünde, den Tod, erdulden. Dlatego Pan Jezus musiał wycierpieć śmierć, to znaczy zapłatę za grzech. Römer 6, Vers 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Szósty rozdział Rzymian 23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben. Ale darem łaski Bożej żywot wieczny. Wir lesen dazu Hebräer 10 noch einmal. Jeszcze raz sięgniemy do tego, do listu do Hebrajczyków. In Verbindung mit dem Blut. W powiązaniu z krwią. Vers 19. Vers 19.
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Warum können wir ins Heiligtum eintreten? Dlaczego możemy wejść do świątyni? Weil wir Priester sind. Czy dlatego, że jesteśmy kapłanami? Aber sie sind Priester geworden nur durch das Blut des Herrn Jesus. Owszem, ale tylko dlatego staliśmy się kapłanami, że była krew Pana Jezusa. Das Blut kam sicherlich von der Stirn herunter, wo die Dornenkrone war. Z całą pewnością ta krew płynęła po skroniach Pana Jezusa, gdy nałożono mu koronę cierniową. Blut kam sicherlich auch aus den Händen und den Füßen. Z całą pewnością krew płynęła z jego ran zadanych mu przez gwoździe na rękach i nogach. Und hinterher, als der Soldat den Speer genommen hat und die Seite des Herrn gestochen hat, kam auch Blut heraus, Blut und Wasser. I gdy ostatecznie ten żołnierz rzymski wziął włócznie i przebił jego bok, to i tu pojawiła się krew i woda. Aber dieses Blut hat hier mit nichts zu tun. Ale ta krew tutaj nie ma nic wspólnego z tym, co czytamy. Blut vergießen heißt das Leben geben. Przelać krew, to znaczy oddać życie. Der Jesus musste tatsächlich sein Leben geben, musste in den Tod gehen. Oznacza to, że Pan Jezus musiał naprawdę iść w śmierć, oddać swoje życie. Die drei Stunden der Finsternis und sein physischer Tod bilden eine Einheit. Trzy godziny ciemności oraz jego fizyczna śmierć to są rzeczy, które tworzą jedną całość. Ob das hier Wein sein muss, lässt die Schrift offen. Czy to, co tutaj w tym kielichu było zawarte, musi być winem? Słowo Boże to zostawia w pewnym sensie otwarte takie pytanie. Wir wissen, es war von dem Gewächs des Weinstocks. Wiemy o tym, że było to z owocu winorośli, to na pewno. Es kann Traubensaft gewesen sein, es kann auch Wein gewesen sein. Może to być zarówno sok winny, jak i wino. Auf jeden Fall haben die Korinther auch Wein getrunken. Nie ma wątpliwości, że też Koryntianie posługiwali się winem i pili wino. Der Jesus macht das in sehr schlichten Worten deutlich. Pan Jezus po prostu w bardzo prostych słowach to przedstawia. Er möchte dein und mein Herz erreichen. On chce tymi słowami osiągnąć twoje i moje serce. Wir sind solche, die herausgenommen worden sind aus der Welt. My jesteśmy tymi, którzy zostali wyjęci, wyrwani z tego świata. Lese dazu Galater 1. Doczytam do tego Galacjan 1. Wiersz 4. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Dieser Gegensatz wird hier sehr deutlich in dem Abschnitt. Wir sind herausgenommen worden und der Herr gibt uns sein Mahl. To nam bardzo wyraźnie przedstawia, że zostaliśmy wyrwani z tego teraźniejszego wieku złego i Pan wtedy daje nam to. Auf der anderen Seite ist die Welt. Z drugiej strony jest świat. Die Überschrift über dem Kreuz war griechisch, hebräisch und lateinisch. Ten napis, jaki był sporządzony nad krzyżem, był napisany po grecku, po hebrajsku i po łacinie. Die kulturelle Welt, die religiöse Welt. Ten świat w jego kulturowej sferze, świat w jego religijnej sferze, w jego politycznej die Welt, sferze. Der Wissenschaft. Alle świat nauki haben dazu beigetragen, dass Christus ans Kreuz kam. Wszyscy do tego wnieśli jeden i ten sam wkład, aby wypchnąć Pana Jezusa na krzyż. Aber im Gegensatz dazu steht der Herr und die Seinen in Leben. Ale w przeciwieństwie do tego stanu świata stoi Pan i jego umiłowani. Der unterstreicht die Gedanken
Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dlatego Pan Jezus podkreśla tę myśl o związku ze swoimi, mówiąc, wy czyńcie to na moją pamiątkę. Denkt an mich. Myślcie o mnie. Wenn die ganze Menschheit sich so vergangen hat an Jesus Christus, unserem Herrn. Jeżeli cała ludzkość zatem tak ohydnie, haniebnie postąpiła z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Und wir als Gläubige auch so versagt haben, nach unserer Bekehrung, vor unserer Bekehrung. I jeżeli my również jako wierzący tak bardzo zawiedliśmy przed naszym nawróceniem, a jeszcze i po naszym nawróceniu mamy takie momenty wstydu. Wollen wir diesem heiligen Vermächtnis nicht Folge leisten und seinen Tod immer wieder verkündigen? To znaczy nie chcemy się obejść godnie z tym świętym testamentem, który pozostawił nam Pan i postępować zgodnie z jego postanowieniami, aby głosić jego śmierć? Wollen wir irgendwelchen irdischen oder sogar weltlichen Dingen den Vorrang geben? Czy będziemy chcieli dać jakimkolwiek ziemskim albo światowym sprawom pierwszeństwo przed tym? Dann würden wir doch ein schlechtes eigenes Zeugnis abgeben. Jeżeli tak będziemy się obchodzić z tym, co Pan nam powierzył, to dajemy sami o sobie najgorsze świadectwo. Der sagt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Tu mówi apostoł, ilekroć ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, albo śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Wir verkündigen den Tod des Herrn nicht durch Worte nach dieser Stelle. Według tego miejsca Słowa Bożego my głosimy śmierć pańską nie wprost słowami, według tego miejsca, sondern durch eine Handlung. Lecz przez to, co czynimy, to daje wyraz o śmierci Pana Jezusa. Aber wenn es auch nur eine Handlung ist, wollen wir sie mit ganzem Herzen, mit ganzer Konzentration. Ale jeżeli to jest też tylko rzecz, którą się czyni, to czynimy ją z całego serca, ze wszystkimi konsekwencjami. Wem verkündigen wir den Tod des Herrn? Komu zatem zwiastujemy tę śmierć pańską? Einer sichtbaren, unsichtbaren Welt. Zarówno niewidzialnemu światu, jak i zewnętrznym, widzialnym obserwatorom. Die Menschen, die uns umgeben, sehen das und wissen das, was wir machen. Ludzie, którzy żyją wokół nas, oni widzą to. I oni wiedzą często dokładnie, co my robimy. Aber auch die Engel. Ale również i aniołowie. Die Kinder, die in der Zusammenkunft dabei sind und nicht am Brotbrechen teilnehmen. Dzieci, które przychodzą z nami na zgromadzenia, które nie biorą udziału rzeczywiście w łamaniu chleba, one też. Die sehen das auch. One to widzą. Aber ganz besonders unser Herr, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, sieht es. Ale w szczególności nasz Pan sam, który nas umiłował i siebie samego wydał za nas. Und wie wird der Vater erfreut, der damals gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen bin. A jakże bardzo raduje się ojciec, który wtedy powiedział, to jest mój umiłowany syn, który mam całe moje upodobanie. Wie lange verkündigen wir den Tod des Herrn? Jak długo będziemy głosić śmierć pańską? Die Schrift sagt, hier bis ich komme. Tu Słowo Boże mówi, aż przyjdzie. Die ersten Christen haben so getan. Tak czyni to pierwsi chrześcijanie. So wollen wir es weiter tun. Tak i my pragniemy to dalej kontynuować. Bis er wirklich kommt zur Entrückung seiner Brautgemeinde. Aż Pan przyjdzie, aby zabrać swój zbór, swoją oblubienicę z tej ziemi. Lukas 19 sagt, handelt, bis ich komme. 19 rozdział Łukasza mówi, działajcie, aż przyjdę. Offenbarung 2 will ich noch lesen. Jeszcze z objawienia 2 przeczytam. Vers 25. Wiersz. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Halte fest, was du hast, bis ich komme. Das, was er uns gegeben hat, sollen wir festhalten. Das Glaubensgut. To, co Pan nam dał, tego mamy się trzymać. Całe to dobro wiary. Wir sollen uns für ihn einsetzen.
mamy angażować się w to, aby to utrzymywać. I aby głosić jego śmierć. Mój miły, młody przyjacielu, czyli ty zajmiesz to miejsce przy stole Pana? Co ciebie powstrzymuje? Daj się zachęcić. Gdy to będziesz czynić z miłości do Pana Jezusa, wird der Herr unendlich fertig durch dich. Przez ciebie Pan Jezus będzie nieskończenie uwielbiony. Du wirst eine ganz tiefe Freude dabei empfinden. Ty będziesz mógł głęboką radość w tym mieć, własną osobistą radość. Und viel tiefer verstehen, was es bedeutet, das Mahl des Herrn oder das am Tisch des Herrn zu sein. Będziesz daleko więcej rozumiał, co to znaczy być nie tylko obecnym przy stole Pana, ale i uczestniczyć w jego wieczerzy. Wir haben gesehen in diesem Abschnitt, dass der Geist Gottes die Korinther in ihren Herzen und Gewissen anregen will von der Liebe des Herrn Jesus. Widzieliśmy w tym fragmencie, że Duch Boży pragnie Koryntian poruszyć w ich sercach, przedstawiając im miłość Pana Jezusa. Zunächst war es Nacht. Najpierw była w ich sercach noc. Wir waren alle durch Nacht gekennzeichnet. My wszyscy byliśmy nacechowani ciemnością nocy. Wir waren alle unwissend über uns und über Gott. My wszyscy tkwiliśmy w niezrozumieniu tego, kim jesteśmy sami i kim jest Bóg. Wir wussten gar nicht, wie schlecht wir tatsächlich sind. My w ogóle nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak złymi jesteśmy ludźmi. Wir wussten nicht, wie gerecht und heilig Gott ist. I nie wiedzieliśmy o tym, jak świętym i jak sprawiedliwym jest Bóg. I nie wiedzieliśmy, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Und diese Kälte kennzeichnet uns. Wir waren Feinde Gottes. I ta noc, ta chłod, ten chłód nocny, on cechował nasze serca. Takimi byliśmy wrogami Boga. Jetzt sind wir Wissende. Teraz jesteśmy wiedzącymi. Jetzt singen wir gerne Lob, Dank und Anbetungslieder gerade. Teraz z radością śpiewamy pieśni chwały i dziękczynienia. Und damals haben wir Christus überliefert. A kiedyś byliśmy tymi, którzy wydawali Chrystusa. Wir wollen nichts mit dem zu tun haben, haben wir gesagt. Mówiliśmy w naszym życiu, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Der muss weg. Musimy go usunąć. Auf die grausamste Art muss er weg. Bez względu na okrutne sposoby, jakich się im będziemy imać, musimy go usunąć. Jetzt gibt es keine größere und herrlichere Person für uns als die Person des Herrn Jesus. A teraz nie ma już większej i wspanialszej osoby dla nas, jak osoba Pana Jezusa. Wir sehen, Gott hat ein Werk für uns getan auf Golgatha. Rozpoznajemy w tym, że Bóg uczynił pewne dzieło dla nas na krzyżu Golgoty. Hat ein Werk an unser Herz getan. Ale również uczynił pewne dzieło na naszych sercach. Und will es ständig tun. I stale będzie go dopełniać. Noch ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Jeszcze jeden punkt, którego chciałbym tutaj się dotknąć. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Pan mówi tutaj, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Der neue Bund hat mit Israel zu tun. To wyrażenie nowe przymierze, ono ma związek z historią Izraela. Wir lesen aus Hebräer 8. Z Hebrajczyków 8 przeczytamy. Den 8. Vers. 8. Vers. 7. oder 8. Vers. Ach, nie.
Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Also, der neue Bund hat nichts mit den Christen zu tun, sondern mit dem Haus Israel, mit Juda. A więc nowe przymierze nie jest rzeczą, która się odnosi do chrześcijan, lecz do domu Judy, do Izraela. Wir lesen Vers 9. Der 9. wiersz. Z tego miejsca u Hebrajczyków. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. W dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Es ist ein Hinweis auf den Bund, den Gott mit Israel am Sinai eingegangen. Tutaj mamy wskazówkę dotyczącą przymierza, które zawarł Bóg z Izraelem na Synaju. Also dieser alte Bund steht mit Israel am Sinai in Verbindung. To jest stare przymierze, ono bezpośrednio odnosi się do Izraela, który, z którym je zawarł. Auf der einen Seite stand Gott und auf der anderen Seite stand das Volk. Jedną ze stron tego przymierza był Bóg, a drugą lud izraelski. Und diesen Bund hat Israel nicht eingehalten. Tego właśnie przymierza nie dochował Izrael. Und deswegen gibt es einen neuen Bund. I dlatego Bóg postanowił zawrzeć nowe przymierze. Und dieser neue Bund gründet sich auf das Blut des Herrn Jesus von Golgatha. I to nowe przymierze jest przymierzem, którego podstawą jest przelana krew Pana Jezusa na krzyżu. Es ist wieder ein beidseitiger Bund. Więc znowu jest to dwustronne przymierze. Heute ist Esther nicht da, gestern war sie da. Heute? Heute ist Esther nicht da, gestern war sie da. Dzisiaj Estery nie ma, wczoraj była. Esther will in den Bund des Lebens treten. Sie will heiraten. Estera chce wstąpić w przymierze małżeństwa. Ona chce się wyjść za mąż wkrótce. Ihr Verlobter sagt ja und sie sagt ja. Żeby to się stało prawomocne, jej narzeczony musi powiedzieć tak i ona musi powiedzieć tak. Und so ist beim neuen Bund auch. Tak też jest, jeżeli chodzi o to nowe przymierze. Gott ist auf der einen Seite. Jedną ze stron tego przymierza jest Bóg. Und auf der anderen Seite ist der Jesus, der das Werk auf Golgatha vollbracht hat. A drugą stroną jest Pan Jezus, który spełnił to dzieło, które się dokonało na krzyżu Golgaty. Und jetzt gibt es vier Auswirkungen, die der neue Bund mit sich bringt. I teraz jest cztery rodzaje skutków, które przynosi to nowe przymierze ze sobą. Dieser neue Bund fängt an, wenn der Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit und auf dem Ölberg erscheinen wird. To nowe przymierze, ono rozpocznie się przede wszystkim wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie w mocy i wielkiej chwale i Jego stopy staną na Górze Oliwnej. Reich aufrichtet. Po to, aby ugruntować tysiącletnie królestwo. Welche Auswirkungen haben wir? Jakie skutek mamy my? Wir lesen Vers 10 von Hebräer 8. W 8 rozdziale Hebrajczyków czytamy wiersz 10. Takie jest zaś przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Erste Segnung ist, ich werde mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz. Pierwsze błogosławieństwo tego przymierza jest takie, że zostanie włożone w ich myśli, w ich serca Boże prawo. Das ist ein Hinweis auf das neue Leben, was Israel dann bekommt. To jest wskazówka na nowe życie, które otrzyma wtedy Izrael. Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Będę ich Bogiem, a oni staną mi się ludem. Ist ein Hinweis auf die Gemeinschaft, die sie dann mit ihrem Gott genießen können. To jest wskazówka na społeczność, której będą mogli zażywać z obecności swojego Boga z nimi.
Wers 11. 11 wiersz mówi. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Die Unwissenheit über Gott und sein Wort nimmt rapide unter uns zu. Ta niewiedza dotycząca Boga oraz Jego zamysłów bardzo szybko między nami się pomnaża. In unseren Ländern kennt man immer weniger die Bibel und ihr Inhalt. W naszych krajach coraz mniej zna się Biblię i jej zawartość. In Hosea 4, Vers 6 sagt Gott. W Hoseaszu 4, 6 wiersz mówi Bóg. Mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. Lud mój ginie z powodu braku poznania. Sie kommen Mein Volk ginie. Kommt Ginie. Bóg mówi, mój lud ginie. Weil sie das Wort Gottes nicht mehr kennen. Mój lud ginie, ponieważ nie zna już mojego słowa. Aber dann im tausendjährigen Reich wird die Erkenntnis des Herrn da sein. Ale wtedy, w tysiącletnim królestwu, pomnoży się ogromnie, będzie obecne to poznanie Pana. Ale wir werden ihn jetzt erkennen. Wszyscy będą go znali. Vers 12. 12 wiersz mówi, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a ich grzechów nie wspomnę więcej. Hier haben wir die vierte Segnung. Tu mamy czwarte błogosławieństwo. Sie wissen, dass sie eine ewige Sündenvergebung haben. Mianowicie oni będą mieć żyć w świadomości, że mimo swoich ułomności posiadają wieczne przebaczenie Boże. Unter dem ersten Bund konnten sie kein vollkommenes Gewissen haben. Pod działaniem pierwszego przymierza oni nie mogli dojść do takiego pokoju sumienia. To immer. Wszystko było tylko na chwilę, odsuwanie tych grzechów, świadomości grzechów. Aber dann werden sie erkennen, dass ein vollkommenes, ewig gültiges Opfer da ist. Ale wtedy oni rozpoznają, że jest złożona doskonała, wieczna ofiara, która przynosi doskonały pokój. Willkommen zurück zu unserem Abschnitt 1. Korinther 11, Vers 27. Stąd możemy wrócić do naszego fragmentu 11 rozdziału 1. do Koryntów 27. Wir sehen jetzt praktische Auswirkungen im Hinblick auf das Mahl des Herrn. Widzimy tutaj od tego wiersza praktyczne rezultaty dotyczące wieczerzy pańskiej. In Vers 27 wird gezeigt, dass wir unwürdigerweise am Brotbrechen teilnehmen können. 27 wiersz pokazuje nam, że istnieje niestety taka możliwość, by niegodnie spożywać wieczerzę pańską. Wer ist denn würdig am Brotbrechen teilzunehmen? Kto jest zatem godny wziąć udział w wieczerzy pańskiej? Wer ist würdig? Kto jest godny? Im Grunde genommen sind wir von Natur aus alle unwürdig. W gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę naszą naturę, kim byliśmy, wszyscy jesteśmy niegodni. Nur der Jezus jest würdig. Nie? Tylko Pan Jezus jest godny. In würdiger Weise meint aber. Ale godnie, niegodnie ma na myśli, dass wir nicht an die Stellung, an die Position denken, die wir gebracht sind. Und unser Verhalten dementsprechend schlecht ist. To niegodny być, to tutaj oznacza, że nie myślimy we właściwy sposób o stanowisku, jakie zostaliśmy wprowadzeni i lekceważąc je, prowadzimy życie niegodne. So ein unwürdiges Verhalten war zum Beispiel in Vers 21, dass jemand sich da betrank. Na przykład takim niegodnym Pana postępowaniem było to, co było napisane w 21 wierszu, że ktoś jest pijany. Dass er kein Herz für den Hungernden hatte. Albo że nie miano serca dla tych, którzy są głodni. Dann würde das wird des Leibes und Blutes sehr schuldig sein. Jeżeli tak będzie, to wtedy taki człowiek będzie winien ciała i krwi pańskiej. Wir haben vorhin gesehen, Blut und Leib muss man unterscheiden, nicht? Widzieliśmy już wcześniej, że krew od ciała trzeba odróżnić.
Blut spricht von der Hingabe des Lebens. Krew mówi o oddaniu życia przez Pana. Und Leib von dem Körper. A ciało mówi o jego ciele, które zawisło na krzyżu. Der Körper hat der Jesus in den drei Stunden der Finsternis hingegeben ins Gericht. O tym ciele, które oddał Pan Jezus w trzy godziny ciemności, aby w nim nosić sąd. Und wir würden im Hinblick auf beide Punkte schuldig sein. I ponieważ w odniesieniu do tych dwóch punktów jesteśmy całkowicie winni. Was heißt das? Co to znaczy? Wenn ich jetzt in unwürdiger Weise das Brot des Herrn oder das Mahl des Herrn zu mir nehme, dann würde dadurch die Leiden des Herrn Jesus vergrößert werden. To znaczy, że jeżeli ja teraz niegodnie żyjąc, niegodnie postępując w stosunku do tego, co Pan Jezus dla mnie wywalczył tą śmiercią na krzyżu, to powiększam Jego cierpienie, jakie On tam poniósł. Es gibt keine heiligere Tätigkeit, als zusammenzukommen, um Brot zu brechen. Nie ma na tej ziemi bardziej świętego miejsca i postępowania, działania, jak właśnie łamanie chleba, gdy jesteśmy zgromadzeni przez Pana. Gibt auch nichts feierlicheres. Nie ma też wyższej rangą uroczystości na tej ziemi, jak właśnie to miejsce. Mit großem Ernst, mit großer Konzentration wollen wir das zu uns nehmen. A więc z głęboką powagą, głębokiej koncentracji na tym, co to oznacza, pragnijmy przystępować do stołu Pana. Es wäre aber jetzt falsch, die Schlussfolgerung zu ziehen. Ale byłoby to niewłaściwe, gdybyśmy taki wniosek wyciągnęli. Dass wir eine Rangfolge machen in den drei Stunden des Zusammenkommens. Że my teraz, jakby można powiedzieć, stawiamy jakąś ludzką, wysoką poprzeczkę dotyczącą tej godziny łamania chleba. In allen drei Zusammenkommen zum Brotbrechen, zur Wortverkündigung, zum Gebet kommen wir als Versammlung zusammen, zum Namen des Herrn Jesus zusammen. Nie chodzi też o to, aby hierarchizować zgromadzenia i mówić, to jest ważniejsze, a to jest mniej ważne. Nie. We wszystkich trzech zgromadzeniach, jakie znamy, w ich formach, my schodzimy się jako zbór pański. Ein höheres Zusammenkommen gibt's überhaupt nicht. Nie ma wyższej rangą, wyższego rangu zgromadzenia na ziemi, jak do Pana. Wir freuen uns, wenn wir eingeladen werden zur Hochzeit. Cieszymy się wprawdzie, jeżeli jesteśmy zaproszeni na wesele. Dann machen wir uns auch fein. Wtedy naprawdę się cieszymy i odpowiednio się zachowujemy. Sagt vielleicht eine, ja, beim Herrn kommt es doch nicht auf das Äußere an. Ładnie się ubieramy, a mówimy czasami, ach, przecież jeżeli chodzi o Pana, jak się przychodzimy do Niego, to nie chodzi o zewnętrzne sprawy. Er sieht das Herz. Przecież Pan widzi serce. Natürlich sieht er das Herz. Oczywiście, Pan widzi serce. Wenn wir hohe Gedanken über ihn haben, dann erfreut ihn das. Jeżeli mamy wzniosłe myśli o nim i wdzięczne, to raduje jego serce. Aber ist das äußere gleichgültig? Ale czy zewnętrzny wizerunek nasz jest jakiś nieważny w tym miejscu? Das innere und äußere bildet immer eine Einheit. Zawsze jest tak, że stan wewnętrzny serca i zewnętrzny sposób, w jaki się nosimy, to jest jedna jedność. Nach Kolosser 1 ist alles durch ihn und für ihn geschaffen. Według Kolosów 1 jest napisane wszystko przez niego i dla niego. Er will seine Freude daran haben. On widząc nas pragnie mieć radość z tego, co widzi. Und wenn ich mir das Gefieder von den unterschiedlichen Vogelarten zum Beispiel ansehe, welch ein Kunstwerk. Gdy na przykład przyglądam się upierzeniu różnych ptaków, które Pan dla siebie stworzył, przecież to jest dzieło sztuki, każde jedno. Alles ist durch ihn und für ihn gemacht. Er wollte seine Freude daran haben. Wszystko zostało przez niego i dla niego stworzone. On chciał mieć radość w tym, widząc, jakie to jest piękne. Wenn er keine Freude an äußeren Dingen hätte, dann hätte er ihnen alle eine graue Farbe vielleicht gegeben. Gdyby on nie miał radości w rzeczach zewnętrznych, to wiedzmy o tym, że całe stworzenie i kwiaty wszystko stworzyłby na szaro. Wir wollen die äußeren Dinge nicht überbewerten. Nie chcielibyśmy przewartościowywać nadmiarę rzeczy zewnętrznych, nie. Ale nie bądźmy im również obojętni i nie degradujmy ich.
Vers 28, jeder prüfe sich selbst. 28 wiersz mówi, nie więc człowiek każdy samego siebie doświadcza. Wie stehe ich vor dem Herrn? Jak staję przed Panem? Um mich prüfen zu können, muss ich das Wort Gottes kennen. Aby móc siebie samego przejrzeć w Słowie, muszę je znać. Wenn ich in den Spiegel gucke, zu sehen, ob meine Haare in Ordnung sind. Gdy na przykład zaglądam do lustra, aby zobaczyć, czy właściwie są ułożone moje włosy. Dann kann ich nicht 10 Meter vom Spiegel entfernt stehen. To nie może to się stać wtedy, gdy będę 10 metrów oddalony od lustra, nie patrzył. Ich muss nah an den Spiegel rankommen. Muszę blisko, blisko podejść do lustra. Und so ist auch in Verbindung mit der Selbstprüfung. I dokładnie tak samo ma się sprawa, jeżeli chodzi o opiekowanie samego siebie. Da muss ich mir innere und äußere Ruhe gönnen. Muszę sobie stworzyć zewnętrzne i wewnętrzne warunki spokoju do obcowania ze Słowem Bożym. Bin ich in Übereinstimmung mit den Gedanken des Herrn oder nicht? I by sprawdzić, czy ja i moje myślenie zgadzają się ze Słowem Bożym. Und wenn nicht, dann muss ich es bekennen. A jeśli nie, to muszę to wyznać Panu. Dann muss ich auch mein Verhalten unter Umständen ändern. To muszę również, jeśli tak jest, zmienić moje postępowanie. Jeder, der seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen, sagt Sprüche. Każdy, kto wyznaje swój grzech i porzuca Słowo Boże, mówi, ten doznaje miłosierdzia. Wir sollen also Selbstprüfen anlegen. A więc winniśmy sami siebie doświadczać i sprawdzać. Wann sollen wir die Selbstprüfung anlegen? Bitte? Wann sollen wir die Selbstprüfung anlegen? Jeszcze takie pytanie. Kiedy powinniśmy siebie samych doświadczać? Ja, natürlich ist doch klar, wenn wir zum Brotbrechen gehen. Oczywiście. Wtedy, kiedy idziemy na łamanie chleba. Wäre das der richtige Gedanke? Czy to byłaby rzeczywiście dobra myśl? Oder sollten wir es kürzer fassen? Albo powinniśmy to może krócej ująć? Wir lesen Gottes Wort morgens früh, nicht? Czytamy rano rankiem Słowo Boże. Zu den Mahlzeiten. Czasami do posiłków. Abends auch nochmal. Jeszcze wieczorem. Und immer wieder gucken wir in den Spiegel des Wortes Gottes hinein. Wciąż na nowo zaglądamy do tego lustra Słowa Bożego. Und wenn wir offen vor dem Herrn und seinem Wort sein wollen, dann merken wir auch Differenzen. Jeżeli jesteśmy rzeczywiście otwarci przed Panem i szczerzy, to stwierdzamy różnice. Między nami a Słowem Bożym. Manchmal brauchen wir gar nicht warten, bis wir Gottes Wort lesen. Dann macht der Geist Gottes in uns schon deutlich, pass mal auf, das war nicht richtig. Czasami nie musimy nawet czekać do tego, że otworzymy Słowo Boże. Jeżeli żyjemy w społeczności z Panem, Duch Boży nam podsuwa taką myśl i mówi, uważaj, to nie było w porządku, co zrobiłeś. Also in dieser Aufforderung sind Männer und Frauen alle eingeschlossen. A więc do tego wezwania, by siebie samego doświadczać, są włączeni zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Denn wenn wir dieses Selbstgericht nicht praktizieren, dann jeżeli tego osądzania samego siebie nie praktykujemy, haben wir keine Kraft, keine Freude. Wtedy nie będziemy mieli ani mocy duchowej, ani radości. Die Freude am Herrn, sagt Nehemia 8, Vers 10 schon, ist eure Stärke. W Nehemiasza 8, 10 wiersz jest napisane, to radość w Panu, z Pana, ona jest waszą mocą. Geht ja nicht hier um körperliche Kraft. Nie chodzi wcale o moc fizyczną, sondern um geistige Kraft, um Widerstände überwinden zu können. Lecz o moc duchową, aby móc przezwyciężyć duchowy opór. Dann genießen wir die Gemeinschaft nach einem Bekenntnis wieder mit dem Herrn und ist Kraft und Freude da. Gdy po wyznaniu i porzuceniu złego możemy znowu doświadczać tej społeczności z Panem, wtedy znowu powraca i siła. Die Zielsetzung ist immer, dass wir teilnehmen. Powinniśmy zawsze mieć to przed oczyma, ten cel, aby być w tym właściwym usposobieniu, w łamaniu chleba i braćmy udział. Kann sein, dass ich etwas gegen meinen Bruder habe im Herzen.
Może być, że będę miał coś w moim sercu przeciwko memu bratu. Oder ein Bruder etwas gegen mich hat. Albo może mój brat ma coś przeciwko mnie. Mateusz 5, Mateusz 18. 5 i 18 wiersz Mateusza. I 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Und immer werden wir aufgefordert hinzugehen. I zawsze jesteśmy w obu przypadkach wzywani, aby iść. Also die Selbstprüfung umfasst nicht nur mein persönliches Verhältnis zum Herrn, sondern auch mein Verhältnis zu meinem Bruder. A więc to doświadczenie samego siebie, ono obejmuje nie tylko naszą relację wobec Pana, ale również wobec naszych braci i sióstr. Petrus zum Beispiel ging hinaus und weinte bitterlich. Na przykład Piotr, gdy to do niego dotarło, wyszedł i gorzko zapłakał. Und je mehr wir das Selbstgericht üben, i im więcej będziemy właśnie to osądzenie samych siebie praktykować, so mehr werden wir auch Lob, Dank und Anbetung darbringen. Tym więcej będziemy zdolni do tego, żeby przynosić chwały i dziękczynienia i uwielbienia Bogu. Wenn wir zusammenkommen zum Brotbrechen, jeżeli zatem schodzimy się na łamanie chleba, aber auch sonst. Bez względu na to, czy schodzimy się na łamanie chleba, czy przy jakiejkolwiek innej okazji. Co mówi nam list do Hebrajczyków 13? Durch ihn und lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das sind die Frucht der Lippen, ist die Frucht der Lippen, die sein. Tam, gdzie jest mowa o tym owocu warg, które wyznają jego imię, i to nie tylko w zgromadzeniu, ale stale. Stale. Wir haben nochmal einen Hinweis auf das unwürdige Essen in Vers 29. Jeszcze jedną małą wskazówkę na to niegodne spożywanie wieczerzy w 29 wierszu. Wenn wir unwürdigerweise essen und trinken, dann niegodnie. Dahin, dass wir unter Griech kommen. Wtedy, jeżeli tak się dzieje, to dochodzimy do takiego punktu, w którym po prostu musimy wycierpieć sąd nad tym. Was steht in Johannes 5? Co jest napisane w Ewangelii Jana 5? Wer den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Kto wierzy w Syna, nie będzie sądzony. Hier steht gerichtet. A tutaj jest napisane sądzony. Wer ist denn richtig? Co właściwie jest prawne? In Johannes 5 geht es um das Gericht für die Ewigkeit. Nie, w Ewangelii Jana 5 chodzi o sąd na wieczność. Im Hinblick auf die Gläubigen, in einem Hinblick auf die Ewigkeit, werden die Gläubigen nicht mehr gerichtet, denn das Gericht hat ja Jesus getragen. Jeżeli chodzi o wierzących, to wieczny sąd im już nie grozi, dlatego że ten sąd wieczny poniósł Pan Jezus. Aber im Hinblick auf die Zeit, nicht? Ale w odniesieniu do czasu naszego przebywania na tej ziemi, unterliegen wir durchaus dem Gericht Gottes. Tutaj możemy jak najbardziej stać pod sądowniczymi działaniami Boga. 1 Petrus 4, das Gericht fängt an am Haus Gottes. Co mówi 1 Piotr, Piotra 4, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, erntet ihn. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, bo co człowiek sieje, to będzie żąć. Dieser Vers, Galater 6, Vers 7, ist zeitunabhängig gültig. Ten wiersz z 6 rozdziału listu do Galacjan 7, on jest zasadą, która rozciąga się na wszystkie czasy. Er gilt für Gläubige wie für Ungläubige. Która dotyczy zarówno wierzących, jak i niewierzących. Nie ma znaczenia. Wir kommen also unter Gericht. Apostelgeschichte 5 ist auch noch ein Beispiel, nicht das? A więc możemy niestety stanąć pod sądowym działaniem Boga. Również i 5 rozdział Dziejów Apostolskich nam to wyraźnie potwierdza. Tam była para małżeńska, która w obłudny sposób zaczęła postępować. Ein zeitliches Gericht nahm sie weg. I pewien sąd, który się wykonał na ten czas i ograniczony w czasie sąd, niewieczny, on ich dotknął surowo. Hier haben wir in Vers 29 am Ende wird deutlich,
Tutaj w 29 wierszu jest jeszcze na koniec bardzo wyraźnie podkreślone. Das Versagen bestand. Sie machen keinen Unterschied mehr zwischen dem Mahl des Herrn und einer natürlichen Mahlzeit. Że ta rzecz, ona nie jest tylko taka przypuszczalna, ale rzeczywiście miała miejsce. Po prostu byli tacy, którzy nie rozróżniali pomiędzy ciałem pańskim a zwykłym chlebem. Wir müssen schon daran denken, dass das etwas Besonderes ist, nicht? My musimy myśleć o tym, że to, co ten chleb wyraża symbolicznie, to jest coś absolutnie szczególnego. Sonst trifft uns das Gericht. Bo jeżeli nie, to nas dotknie sąd. Vers 30 sagt Paulus deshalb sind viele unter euch schwach. 30 wiersz mówi, to dlatego jest między wami wielu z chorych i słabych, a nie mało zastępu. Wir sehen in der Aufzählung eine Steigerung der Schwere. My widzimy tutaj przy tym wyliczeniu, że ono jest jednocześnie pewną gradacją. Chorzy, słabi i ci, którzy zasnęli. Korynt war eine reiche Versammlung. Korynt był bogatym zgromadzeniem. Sie hatten an keiner Gnadengabe mangel. Nie mieli braków w żadnym z darów łaski. Und trotzdem sagt, viele sind. A jednak mówi apostoł, wielu jest takich. Wie muss das Herz des Paulus geschmerzt haben? Jakżeż musiało to boleśnie ranić serce Pawła. Anderthalb Jahre hat er in Korinth schwer gearbeitet. Półtora roku ciężko pracował duchowo pośród Koryntian. Sie hatten die Grundsätze des Wortes Gottes sicherlich alle gut verstanden. Jeśli chodzi o te zasadnicze prawdy Słowa Bożego, z całą pewnością oni je dobrze zrozumieli. Sie ließen sich aber durch Gottes Wort offensichtlich zum Teil nichts mehr sagen. Można było powiedzieć w pewnym sensie, że tacy byli już nawet zacietrzewieni, że nawet nie można było nic im powiedzieć ze Słowa Bożego. Wszystko wiedzieli. Gott hatte sicherlich durch manchen prophetischen Dienst in der Versammlung dort Hinweise gegeben über Fehlverhalten. Z całą pewnością Bóg działał przez niejedno prorocze zwiastowanie w pośród tego zgromadzenia, by wskazać im na ich wyraźne błędy. Aber man hörte nicht mehr zu. Ale nie chciano już słuchać. Ociężały mi się stary. Das ging da rein und da raus. Chodziło jednym uchem, a drugim wychodziło. Herz wurde nicht mehr recht. Gewissen wurde nicht mehr recht. Serce nie było już więcej osiągane przez Słowo Boże. Sumienia były nieporuszone. Dann musste Gott gewissermaßen im Gericht eingreifen. A więc jeśli taki stan ludzi Bóg, to musiał sięgnąć pod swój własny sąd. Die Geschwister wurden schwach. I co jest napisane? Słabi się rozmnożyli. Keine geistige Energie war da. Żadnej duchowej energii już nie było. Wenn wir an uns denken, wie viel geistige Energie haben wir? Jeżeli myślimy o nas, jak to jest wśród nas? Jak ma niewiele mamy duchowej energii? Wenn wir uns immer wieder, auch jeden Morgen, jeden Abend, mit dem Opfer des Herrn Jesus beschäftigen. Jeżeli my każdego dnia i ranka i z wieczoru zajmujemy się osobą Pana Jezusa, dann wird uns die Schrecklichkeit der Sünde immer deutlicher. To będzie nam okropność grzechu ciągle wyrazistsza się stawała i będziemy od niego uciekać. Das führt zu praktischem heiligen Leben. I to prowadzi do praktycznego, uświęconego życia. Das führt zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm. To prowadzi do życia w społeczności z nim jedynie. Krank. Chorzy. So weit kann's kommen. Tak może się daleko to wszystko posunąć. Elisa ist an einer Krankheit gestorben. Elizeusz umarł na chorobę. Das ist an für sich das Typische, nicht? Właściwie można powiedzieć, przecież to jest typowa sprawa. Choruje się i się umiera. Mit zunehmendem Alter wird der Körper schwächer als Folge der Sünde. Im bardziej człowiek posuwa się w latach, tym bardziej słabnie ciało i człowiek staje się słabszy. Und er wird dementsprechend anfälliger im Hinblick auf Krankheit. I w ten sposób staje się człowiek bardziej podatny na choroby. Przecież to jest proste. Krankheit ist oft ein Mittel, das der Herr benutzt, um das Leben auf der Seinen zu enden. Ale choroba jest w rękach Bożych bardzo często takim środkiem, którego On używa,
aby jedną rzecz wyprostować w życiu wierzącego człowieka. Weil in diesem heiligen Mann Gottes war es sicherlich kein Gericht. W przypadku Elizeusza, tego świętego człowieka, z całą pewnością nie było to sądem. Aber Krankheit kann ein Gericht sein. Ale choroba może być sądem. Wenn einer von den Gläubigen krank wird, dann wollen wir ganz vorsichtig sein im Hinblick auf ein Urteil. Gdy zatem ktoś z wierzących choruje pośród nas, bądźmy bardzo ostrożni w tym, aby to od razu traktować jako Boży sąd. Ein Gutteil war sogar entschlafen. Ale niemało również zasnęło. So schrecklich kann die Sünde sein, dass Gott sagt, ich kann dich als Zeugnisträger nicht mehr benutzen. Tak złym może być grzech, który rozmnoży się w życiu wierzącego, że Bóg powie, ja już więcej nie mogę cię używać jako świadectwo dla mnie, tutaj koniec. Wir merken, das ist schon eine ernste und heilige Angelegenheit. Rozumiemy, o czym mówi ten 30 wiersz, że to są bardzo poważne i rzeczy, które po prostu, których Bóg w swojej świętości nie działa. Übrigens, das habt ihr alle gemerkt, 1. Korinther 5, dieser Mann, der lebt immer noch nicht. Poza tym zauważyliście to, na pewno ten mąż z 1. Koryntów 5, on mógł żyć dalej. Welche Gnade und welche Barmherzigkeit gibt uns Gott oft. To oznacza, jak wielką łaskę i miłosierdzie daje nam Bóg w obfitości. Heuchelei und Lüge war in Apostelgeschichte 5 ausschlaggebend für den leiblichen Tod. Obłuda i takie nietrzeźwe życie wiary niestety było bardzo częstą przyczyną śmierci wśród wierzących tamtego czasu. Einer hat mal gesagt, wenn heute Heuchelei zum leiblichen Tod führen würde, wer würde dann noch hier sitzen? Niejednokrotnie rozważaliśmy to. Gdyby obłudne, dwulicowe takie postępowanie było i dzisiaj sankcjonowane śmiercią, kto z nas by przeżył? Aber damals war der Anfang einer neuen Haushalt und die Christenheit war entstanden. Der Heilige Geist war ganz frisch und kraftvoll unter den Gläubigen tätig. Ale gdyby wtedy, na początkach tego chrześcijańskiego okresu czy epoki, działanie Ducha Świętego w tej świeżości było tak wspaniałe i wierzący tak byli blisko, można powiedzieć, doprowadzeni do tych błogosławieństw. To Bóg również i ostrzegł najgłową na te rzeczy. An den göttlichen Grundsätzen ändert Gott nie etwas. Ale nie myślmy tak, jakby Bóg zmienił cokolwiek swoje zasady do dzisiaj. Nie. Aber im Lauf einer Haushaltung ist er souverän, seine Barmherzigkeit noch größer zu entfalten. Ale w przebiegu, przez całe wieki tego, można powiedzieć, co się dzieje w chrześcijaństwie, Bóg jest suwerenny, aby ustanowić inną miarę swojego miłosierdzia. Paulus ermuntert sie in Vers 31, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Paweł w tej sytuacji pragnie ich jeszcze pokrzepić słowem z 31 wierszu. Wszak gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Der prophetische Dienst ist immer das Deutlichmachen eines Fehlverhaltens, aber auch der Weg, wie man aus dem Fehlverhalten rauskommt. Służba prorocza, służba słowa w zgromadzeniu jest cały czas po to, aby doprowadzić wierzących do samoosądzenia siebie i aby mogli ujść przed sądem. Fehlverhalten aufzeichnen, das ist keine geistige Sache. Das kann bald jeder. Samo wskazanie błędu i zła, jakie się dzieje, to nie jest żadna duchowa sprawa. To może każdy wytykać błędy. Aber ein Geist hier wird immer auch eine Seele dahin führen, dass die Seele wieder in glücklicher Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Ale duchowe postępowanie, ono zawsze prowadzi duszę do punktu, w którym może jej pokazać, to jest druga droga wyjścia dla ciebie. To w ten sposób porzucisz to zło i dojdziesz do społeczności z Bogiem. Noch eine Besonderheit in dem Vers 31. Jeszcze jedna szczególność w 31 wierszu. Paulus schließt sich selbst mit ein. Że mianowicie w nim Paweł włącza się w grono tych, do których mówi. Er sagt, wenn wir uns aber selbst beurteilen.
gdybyśmy siebie sami osądzali, on mówi. Er sagt, bei mir kann es auch passieren, dass ich einmal mich nicht richtig beurteile. Innymi słowy, jakby chciał powiedzieć, i u mnie mogłoby się zdarzyć, że siebie samego niewłaściwie ocenię. Kennt ihr einen Mann auch, der sehr sensibel war im Hinblick auf das Gewissen? Czy znacie męża, który był bardzo czuły w odniesieniu do swego sumienia? Denke mal an David. Chciałbym wspomnieć Dawida w tym kontekście. Psalm 139. 139 psalm. Da lesen wir mal die beiden letzten Verse. Ostatnie dwa wiersze przeczytamy. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. David bittet also Gott, erforsche mich immer mehr. Mein Urteil ist nicht vollständig. Bóg, przepraszam, David prosi Boga, badaj mnie, mnie Ty zbadaj, bo moja ocena samego siebie nie jest wystarczająca. Mach mir deutlich, wo ich nicht übereinstimmung bin mit deinen Gedanken. Popatrz i mi pokaż, gdzie moje myśli nie są takie, jakbyś tego chciał. Und David wusste auch, es geht nicht nur um die Taten und die Worte. I Dawid już wtedy wiedział, nie chodzi tylko o czyny i o słowa, sondern es geht auch um die Gedanken. Ale chodzi również o myśli. Auch die Gedanken müssen wir prüfen. Także i myśli musimy próbować przed Bogiem, czy one są takimi, jak On by chciał. Sie verurteilen. Aby je po prostu potępić, jeśli trzeba. Vers 24 macht deutlich, Sünde führt immer zu Mühsal. A 24 wiersz mówi dokładnie, że grzech prowadzi zawsze do zagłady. Führt somit immer zum Gericht. Zawsze do sądu. Und David bittet dann, dass Gott ihn den rechten Weg leiten möchte. A David prosi Pana, aby poprowadził go dobrą, swoją drogą. Vers 32 unseres Kapitels heißt es. W 32 wierszu naszego 11 rozdziału 1 Koryntów jest napisane. Wenn wir aber gerichtet werden, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to. Es ist nicht das Normale, dass wir von Gott gerichtet werden. To jest powiedziane, gdy zaś jesteśmy. To znaczy, nie jest to normalną rzeczą, żeby Bóg sądził swój lud. Aber wenn dieser Fall eintritt, ale jeżeli taka rzecz stanie się konieczną, to czyni. Dann fängt das Gericht zuerst bei uns an. Wtedy on, jak ma sądzić, to sądzi najpierw od nas. Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Po to, abyśmy nie poginęli razem ze światem, gdy on będzie sądzał. Die Welt ist zwar schon verurteilt, sie steht unter dem Urteil Gottes. Świat, w którym żyjemy, on już teraz jest pod balastem, można powiedzieć, wyroku Sądu Bożego, który na nim jest wypisany. Aber das Urteil ist noch nicht vollzogen. Ale ten wyrok nie został jeszcze wykonany. Wir haben das Licht. My mamy światło od Boga na tą sprawę. Wir als Kinder Gottes, wenn wir sündigen, dann sündigen wir im Licht. Jeżeli grzeszymy, to grzeszymy, można powiedzieć, w świetle. Jako ci, którzy wiedzą. Deshalb fängt Gott immer mit den Seinen an. I dlatego Bóg zawsze zaczyna najpierw od swoich, jeśli ma sądzić. Offenbarung 2 und 3 kommt erst das Gericht über die Versammlungen. Drugi i trzeci rozdział objawienia uzmysławiają nam, że Jego sąd i Jego surowe słowa, one się najpierw zwracają przeciwko zgromadzeniu. Und dann, Kapitel 18, über die falsche Kirche. I dopiero Babylon. Daleko później, 18 rozdział pokazuje nam, jak on sądzi surowo fałszywy kościół na tym świecie. Jetzt kommen wir an Schlussfolgerung in Vers 33. W 33 wierszu dochodzimy do pewnego wniosku. Werden wir aufgefordert, aufeinander zu warten. Tu jesteśmy wzywani, aby czekać jedni na drugich. Wenn jeder kommt, wann er will, dann ist es manchmal schwierig, nicht? Gdy każdy przyjdzie, kiedy mu się podoba, bardzo by to było ciężkie, prawda? Wir waren in einer Versammlung,
Zaraz wyszło, ale? Byliśmy w jednym zgromadzeniu, siedzieliśmy wszyscy. Viele tausend Kilometer von hier entfernt. Wiele, wiele tysięcy kilometrów stąd to było. Stand der Bruder auf und nahm den Versammlungsbus und fing dann erstmal an, die Geschwister einzusammeln. Wtedy wstał jeden brat, wziął busa, który należał do zgromadzenia, wyjechał i objeżdżał jeszcze wiele miejsc, aby przywieźć najpierw wierzących do zgromadzenia. Die Zeit war festgelegt. Czas był postanowiony. Teil der Geschwister wartete. Część wierzących czekała na miejscu. Und dann fuhr er einmal bus los, ne? I on dopiero wtedy, gdy zobaczył, że ich nie ma, to po prostu wsiadł i objechał te wszystkie wioski. Vielleicht war das auch sehr schwierig in Korinth. Może podobnie było i w Koryncie. Paulus sagt, wartet aufeinander. Mimo to Paweł mówił im to zalecenie dając, czekajcie jedni. Rücksicht aufeinander nehmen ist ganz wichtig. To znaczy dla nas dzisiaj, bierzmy wzgląd jedni na drugich. To jest bardzo ważna rzecz. Wenn jemand hungrig ist, esse er daheim. Jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu swoim. Also hier nochmal der Gedanke der Trennung. Eine normale Mahlzeit wird nicht in der Versammlung eingenommen, sondern zu Hause. Nie chodzi o to, żeby pozostawić kogoś, żeby sobie sam radził w domu z głodem. Tylko chodzi o to oddzielenie zwykłego posiłku od wieczerzy pańskiej, żeby zrozumieć tą myśl. Denn er wollte sie vor dem Gericht schützen. Dlatego, ponieważ Paweł chciał, aby oni byli ochronieni przed sądowniczym działaniem Bożym. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Wir wissen nicht, was es ist im Einzelnen. Nie wiemy dokładnie, co Paweł miał na myśli, jeśli chodzi o to słowo. Aber fehlt uns was in Gottes Wort? Ale czy nam coś brakuje w rzeczywistości w Słowie Bożym? Czy mamy jakieś braki? Nein, das Wort Gottes ist immer vollkommen. Nie, Słowo Boże jest doskonałe, ono jest dopełnione, ono ma wszystko dla nas, czego potrzebujemy. Das ist zum Abschluss gebracht worden. Na koniec ta myśl została tak sformułowana. Wir warten nicht auf neue Offenbarung. Nie, nie czekamy na nowe objawienie. Sondern wir warten auf das Wiederkommen des Herrn. Czekamy na to, że Pan spełni swoją obietnicę i przyjdzie. Wir freuen uns, dass wir morgen, wenn wir noch auf dieser Erde sind, vielleicht noch einmal die Möglichkeit haben, den Tod des Herrn zu verkündigen. My już teraz się cieszymy, jeśli Pan nam podaruje jutro rano taki przywilej, aby zgromadzić się, by znowu rozmyślać o jego śmierci i ogłosić. Wir wollen es im Gegensatz zu tun zu dem, wodurch wir vor der Bekehrung gekennzeichnet waren. My pragnijmy to czynić zupełnie inaczej niż tak, jak schodziliśmy się, gdy byliśmy ludźmi przed naszym nawróceniem, którzy nie znali Pana. Wir wollen ihm zeigen, co chcielibyśmy, dass wir an ihn, pokazać, an ihn denken. Że miłujemy go i z miłością myślimy o nim. Dass wir etwas verstanden haben von seinem wunderbaren Licht. Że zrozumieliśmy coś z tego cudownego światła, które przeniknął nasze życie. Dadurch wird er verherrlicht. On będzie przez to uwielbiony. Und wir sind ein Zeugnis von der wunderbaren Einheit, die gemacht worden ist auf der Grundlage von Golgatha. A my jesteśmy pewni tego wszystkiego, co on ustanowił dla nas na podstawie tego doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty.